Okej. Dobra. Otwórzcie poproszę sam koniec. Janusz, tak. Raz po raz spoglądaj proszę na czat, bo okay. Przerywało już nam. Bo kogoś tam przerywa. Okej. Okay. Kochani, przerywał wszystkich, czy tylko niektórych? Może ja wyłączę kamerę, nie wiem, znowu. No tam już 4 osoby sygnalizowały, dlatego już tak. Nawet przerywam ci. Tak, sporadycznie przerywa, no. Sporadycznie. Słuchajcie, ja przestawię komputer tak, żeby był lepszy zasięg. Wtedy, kochani, nie będzie kamerki, niestety. Od razu uprzedzam, że kamerki nie będzie, tak, ale będziemy widzieć i słyszeć. Okej. Okay. Jak jest teraz? Słuchajcie, dziwna rzecz, ja sprawdzam speed test, robię badanie prędkości i on mi pokazuje, że prędkość jest naprawdę bardzo dobra. Pojęcia nie mam, o co tutaj chodzi. Dajcie mi chwileczkę jeszcze raz, włączyłem nagranie, muszę to nagranie teraz na chwilę powstrzymać. Dobra, słuchajcie, otwieramy Pismo Święte i zaczynamy od wersetu, który jest bardzo rzadko w ogóle cytowany. Wiele chrześcijan w ogóle... Kochani, no nie, trochę przeciągły głos. Karinka, to chyba u ciebie, kochana, bo ciebie też przeciąga. To chyba jest twój internet, wiesz? Okej, okay, Karinko, mam prośbę do ciebie. Powyłączaj Skype'y, powyłączaj wszystkie rzeczy, które mogą twój internet u ciebie pobierać, tak? Bo w tym momencie już nagrywamy i proszę was, gdyby co było nie tak, piszcie w czacie. Kochani, zanim przeczytamy werset, ja bym chciał się pomodlić i poprosić, żeby Bóg Duchem Twoim Świętym nas dotknął i otworzył nasze serce, nasze umysły. Panie Boże Wszechmogący, dziękujemy Tobie z całego naszego serca, że dałeś nam tę możliwość zgromadzić się razem z tak wielu krajów przy Twoim Słowie. My pragniemy zadawać Tobie pytanie i z Twojego Słowa odnajdywać odpowiedzi. Wszyscy jesteśmy Twoimi uczniami, nie ma większych, nie ma mniejszych. Mamy w Tobie nadzieję i na Tobie polegamy. Otwieramy Twoje Słowo i prosimy Ciebie, natchnij nas Twoim Duchem Świętym, jak natchnąłeś tych, którzy spisywali to Słowo, abyśmy je rozumieli i aby to Słowo wykonało w nas Twoją pracę, aby przemieniało nasze myśli, nasze serca, nasze życie, aby dokonywało pracę zbawienie, do którego zostało powołane. Dziękuję Tobie za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Okej. Okay. A więc otwieramy Księgę Objawienie, 14 rozdział i tu jest mowa o Ewangelii, tylko w troszeczkę niespodziewanym kontekście. Objawienie 14 rozdział, 6 i 7 werset. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, które mówią donośnym głosem. I teraz, co on powiedział do nich? Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Słuchajcie, no taki dziwny przekaz. Samo słowo Ewangelia, wiecie o tym, to jest greckie słowo euangelion, oznacza dobra nowina. Także gdybyśmy na przykład czytamy Ewangelię według świętego Mateusza. No po pierwsze, on był taki sam człowiek jak my i biorąc pod uwagę określenie apostołowie i wszyscy wierzący tamtych czasów nazywali się siebie święci. Możecie znaleźć w wielu przypadkach w dziejach apostolskich, do siebie nawzajem zwracali się święci. Także to określenie nie oznaczyło, że ten człowiek był bezgrzesznym, tylko to, że był oddanym i poświęconym Bogu. Ewangelia, czyli dobra nowina według Mateusza. Czymś dobrym, czymś bardzo ważnym ten człowiek się podzielił. No ale jak my czytamy tutaj w objawieniu, w tej bardzo szczególnej księdze,
To jest wieczna Ewangelia, które anioł Boży lecąc przez środek nieba, czyli widoczne dla wszystkich, tak? Mówi, bójcie się Boga. Co to znaczy, bójcie się Boga? Co jest dobrego w tym? No, wyobraźcie sobie, że dziecko boi się taty i ktoś mówi, to jest dobre. I tata przychodzi do niego, bój się mnie, synu. Rozumiecie? Język biblijny często jest przez ludzi niezrozumiały, ponieważ jest wyrywany bardzo często z kontekstu. A my czytamy, Pismo Święte mówi, że bojaźń pańska, czyli bojaźń Boga, oznacza nienawidzić grzech. I teraz, kiedy my rozumiemy, co to znaczy bać się Boga, to nie znaczy, że bać Jego, że On nas ukaże, że walnę w nas piorunem, że tylko czeka i wypatruje okiem swoim, kogo by ty tylko tutaj dowalić, tak, i do piekła wsadzić. To zupełnie o co innego chodzi. Bo Chrystus objawiał nam charakter Ojca. A wiemy, że gdziekolwiek się On pojawiał, tam było uzdrowienie, tam było uwolnienie od demonów, tam była radość. Rodzice otrzymywali dzieci z powrotem. Jak ktoś był wyzwolony z trądu, to wyobraźcie sobie, Chrystus uzdrowił 10 trędowatych. I oni wrócili do swoich rodzin. I to była dobra nowina. Że przy spotkaniu się z tym Mesjaszem nie tylko następowały rzeczy takie, że ludzie siedzieli na górze błogosławieństw, kiedy on głosił kazanie, mówili, jak to fajnie, Bóg, jak fajnie mówi, jak taki błogostan spływa. W dosłownym znaczeniu tego słowa ci ludzie byli uwalniani, uzdrowiani, błogosławieni. I teraz, jeżeli my wiemy, że dobra nowina, Ewangelia, którą anioł głosi, ona jest związana z tym samym przesłaniem, które miał Jezus, będąc na tej ziemi. A więc zamienimy to słowo, bójcie się Boga, na nienawidźcie grzech. I oddajcie Bogu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Znowu problem. Co dobrego jest w sądzie? No, nasz sposób ludzki myślenie, no, obyś ty nie trafił na sąd. Ludzie boją się sądu. Bo to, w jaki sposób w XX wieku jest postrzegany sąd, jeżeli ktoś się woła na sąd, to oznacza, że powiało grozą, z grozą. Natomiast biblijny przekaz słowa sędzia i sąd ma zupełnie inne znaczenie. Przychodzono do sędziego, aby obronić uciśnionego. Dlatego, jeżeli my mówimy o Bogu jako sędziu dobrym, to przychodząc do Niego, my przychodzimy po obronę, a nie po to, żeby być oskarżonym. I w Biblii możemy też znaleźć wersy, gdzie jest napisane, sprawiedliwy na sąd nie przychodzi. Ale Panie Boże, jak to sprawiedliwy? Przecież wszyscy zgrzeszyli. Nikt nie może być nazwany sprawiedliwym. To znaczy, że wszyscy pójdą na sąd? Nie. W następnym zajęciu będziemy z Wami rozmawiać, co to znaczy usprawiedliwienie w Chrystusie. Ale teraz rozważmy jeszcze do końca ten werset. Przesłanie. Godzina sądu nadeszła, czyli godzina wyzwolenia uciśnionych. Widzicie zupełnie inny kontekst, że godzina sądu oznacza godzinę wyzwolenia uciśnionych. Kto kogo uciska? Diabeł jest uzurpatorem. Gwałcicielem, inaczej nie można go nazwać. On gwałtem wdziera się do domów. On stawia ludzi przeciwko sobie. On powoduje, że małżeństwa się rozpadają. On powoduje, że ludzie rzucają się sobie do gardła. On spowodował kiedyś, że Kain, będąc w polu ze swoim bratem Ablem, go zabił. To jest sposób, w jaki grzech prosperuje w człowieku. A więc tak, dobra nowina jest taka, że my powinniśmy znienawidzić grzech i oddać Bogu chwałę, bo nadeszła godzina wyzwolenia naszego z ucisku. I teraz oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię i morze i źródła wód. Ja mówiłem wam wczoraj, na tym zajęciu i powiedziałem, że dzisiaj powtórzymy to. Zauważcie, że tutaj jest cytat z 10 przykazań, a dokładnie z 4 przykazania. W tym akurat poselstwie anioła
gdzie on głosi świętą, wieczną Ewangelię, jest przekaz z czwartego przekazania. A jakie jest przesłanie czwartego przekazania? Bo wiecie, otwórzcie Księgę Mojżeszową drugą, czyli Exodus, Księga Wyjścia, 20 rozdział. I tu jest cytat czwartego przekazania. Tak? Generalnie to przykazanie w katechizmie brzmi, wiecie jak, pamiętasz, byś Dzień Święty święcił, ale w biblijnym wydaniu jest tak, pamiętaj dnia szabatu, aby go święcić. Dlaczego? 6 dni będziesz pracował, wykonywał wszelką swoją pracę. Pamiętacie, 6 dni zbierali mannę, ale 7 dnia jest szabat Pana, Boga Twego. Zobaczcie, nie jest szabat żydowski, nie jest jakikolwiek szabat Pana, Boga Twego. A dlaczego on ten szabat uczynił? Nie będziesz wykonywać żadnej pracy, to wymienia się ani ty, ani syn, córka, żona, słudzy, nikt. Wszystko, co się rusza, co jest żywe, miało odpocząć. Zobaczcie, że w tym przykazaniu widzimy, że Bóg się troszczy o ciebie, o twoją rodzinę, o ludzi, których zatrudniasz i nawet o zwierząt, nad którymi masz opiekę. One mają odpocząć. I o to zatroszczył się sam Bóg. I teraz powód, dlaczego? 11 werset. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu, poświęcił go. Zobaczcie, że w tym poselstwie, które anioł głosi tą wieczną Ewangelią, mówi: Bogu oddajcie chwałę. Dlaczego? Bo to On jest Stwórcą. To są słowa, kochani, w naszych czasach bardzo aktualne, bo wielu ludzi albo w ogóle nie wierzy w istnienie Boga, chociaż ja tak zastanawiam się, jak można. No, stoisz przed lustrem i kogo widzisz? No widzę siebie. Widzisz oko? No tak, no skoro widzę oko, to znaczy widzę lustro. Tak? A wiesz, że to jest majstersztyk. Jeden z organów twojego ciała. Gdybyś zobaczył, jak on funkcjonuje, jak cudownie jest poukładany. Ktoś za tym stoi, ktoś to utworzył, ktoś całego ciebie, skoro siebie widzisz lustro, zadaj pytanie. Czy to pojawiło się samo? No nie, ewolucja. Nie, kochani. Jak zobaczycie, że ostatnio, w ostatnich 2 dekadach, nawet kościoły zaczęli głosić teorię ewolucji. Co to oznacza? To po pierwsze oznacza, że nie wierzą i nie nauczają tak, że Bóg w 6 literalnych dni utworzył nasz świat. Za chwileczkę teraz dotkniemy początku, jak to było utworzone, tak? I ja pytam się tych ludzi, kochani, okej, rozumiem, to jest teoria, że wy wierzycie w to, że Bóg tworzył nasz układ planetarny albo cały wszechświat miliony lat. Jaki jest w tym sens? Zadawaliście sobie pytanie kiedyś? Jaki jest sens dla Niego, który jest istotą o nieograniczonej mocy działania, tworzyć drzewo miliony lat? Ja nie widzę w tym sensu. Jak ja czytam pierwszą księgę Mojżeszową, czyli Księgę Rodzaju, jest napisane, że Bóg powiedział i stało się. I tutaj zawsze przeprowadzam, kochani, bo możecie tak samo, jak rozmawiacie z ludźmi, którzy wątpią w stwórczą moc Bożą. Ja im zadaję pytanie, czy słyszałeś, jak Chrystus uzdrowił zmartwychwzbudził Łazarza? No słyszałam. Pamiętasz szczegóły? Ile dni ciało leżało w grobie? 4 dni. Pamiętacie, Palestyna, lato. Po 2 dniach ciało się rozkłada. Bardzo nieprzyjemny zapach, niestety. Tak? Więc on był w grobowcu 4 dni. Powiedziano, że dosłownie, język bezpośrednio mówi, że już śmierdzi, lepiej nie podchodzić. On podszedł do grobu, powiedział, odwalcie kamień. I powiedział, Łazarzu, wstań. Ile to trwało milionów lat, żeby z tego rozpadającego się ciała, które już powoli przekształcało się w pierwotne pierwiastki, znowu powstał człowiek, mężczyzna, pełen życia i wigoru. Moment, chwila, sekunda. Bo ta sama stwórcza moc zadziałała, jaka działała podczas stworzenia. I tutaj, jak my czytamy tą Ewangelię Wieczną, którą anioł niesie tutaj do świata, czasów końca,
przysłanie jest: oddajcie Bogu chwałę, Jemu należną, bo to On stworzył niebo i ziemię. I to nie miliony lat, i to nie ewolucja, i to nie nasi prarodzice pochodzą z małpy, tylko Bóg skreował słowem mocy swojej Adama i Ewę i umieścił ich w ogrodzie Eden. Bo Ewangelia, o której teraz będziemy konkretnie o tym dobre nowinie mówić, już zaczęliśmy mówić, która mówi o tym, że Chrystus przyszedł na świat, żeby nas przywrócić do Ojca. Zauważcie, że my włączymy do tego teorię ewolucji, którą Kościół od 20 lat głosi i wiele kościołów niestety to podchwyciło, to nie ma w ogóle sensu ani znaczenia w tym momencie. Ofiara Chrystusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie nie ma sensu w oderwaniu od rzeczywistości stworzenia. Jeżeli my uwierzymy w teorię ewolucji, to my nie możemy być chrześcijanami. Chrystus jako Zbawiciel i Pan nie jest potrzebny. Bo skoro my pochodzimy z małpy, jak ja kiedyś pamiętam, napisałem post o wierności łabędzi, że łabędź z łabędzicą są ze sobą przez całe życie. I jak jeden umiera, to drugi później umiera. Bardzo krótko. I pewien człowiek napisał do mnie: słuchaj, wiesz co, podałeś taki przykład, ale są zwierzęta, które są poligamiczne, a my jesteśmy z natury ssakami, więc jako mężczyzna wiem, że to, że rozglądam się za kobietami, to wcale nie jest źle, ponieważ ja pochodzę jako ssak od naczelnych, gdzie jeden samiec pokrywał stado samic. No, cytuję wam dosłownie. To mówi człowiek, który wierzy w teorię ewolucji. A więc w tym momencie małżeństwo, on i ona, którzy spłodzili, utworzyli dziecko jako owoc ich miłości, to jest taki wybryk. To nie jest normalne. Najlepiej było dla takich ludzi, że jeden samiec ma harem samic, no tak jak w świecie zwierząt, tak, jest pride i jest samiec alfa, dominujący. Tak nam próbują na dzień dzisiejszy wyjaśniać sprawy fizjologiczne, stawiając człowieka na poziomie ze zwierzęcia. Odbierając człowiekowi najważniejszą rzecz, jego pochodzenie. Bo zobaczcie, jeżeli ty uwierzysz, że ty jesteś ssakiem na kolejny rozwój teorii ewolucji, to wszystkie, nawet te najgorsze pożądania, które są u ludzi w tej chwili, mogą być uzasadnione. I dwie rzeczy idą w tej chwili w parze, kochani. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Zauważyliście, jak zaczęto głosić teorię ewolucji i to, że Bóg nie ma nic przeciwko temu, że to jest okej, że teoria ewolucji miała miejsce i ona nie jest sprzeczna z przekazem biblijnym, to jednocześnie z tym zaczęto głosić teorię, ja inaczej to nie nazwę, o tym, że na przykład związki homoseksualne są tak samo okej, jak i związki heteroseksualne. Dlaczego? Bo to jest naturalne. To występuje u zwierząt i to występuje u ludzi. Zobacz, jak to jest powiązane ze sobą wszystko. Jeśli człowiek usunie autorytet Boga ze swojego życia, to rzeczy, które są dla nas dzikie do pomyślenia, stają się normalne. I powoli zaczynają usuwać się granice tego, co jest normalne, co jest właściwe, co jest prawidłowe. I następuje to, co było kiedyś, kiedy Bóg wysłał Jonasza do Niniwy. Ludzie przestali, wyobraźcie sobie, że kolejne pokolenie w tej chwili w szkołach jest uczone zasadom, które wymazują fundamenty moralności w życiu młodych ludzi. Dlatego wieczna Ewangelia, która jest przesłana dla nas, żyjących w czasach końca, mówi bardzo prosto. Oddajcie chwałę Bogu i jedynemu Bogu, Stwórcy nieba i ziemi. Temu, który w 6 literalnych dni utworzył naszą planetę. Temu, który w 6 dniu utworzył Adama i Ewę. I dał im cały ten świat pod ich opiekę i powiedział: troszczcie się o to. Czyńcie tę ziemię sobie poddaną. Dbajcie o nią.
i oni mieli żyć wiecznie. Zauważcie, że mózg człowieka, każdy naukowiec, nawet ateista wam powie, że mózg działa tylko na kilka procent. Dlaczego? Naukowcy nie mogą tego odkryć. Dlaczego nasz mózg, tak potężny, działa na dosłownie parę procent? A ponieważ to jest potwierdzeniem tego, że nasz mózg jest utworzony do życia wiecznego. Ilość synaps, połączeń neuronowych w naszym mózgu jest większa niż ilość na dzień dzisiejszy zliczonych ciał niebieskich. Tryliony. Co to znaczy? Że my jesteśmy stworzeni dla życia wiecznego. I Bóg umieścił Adama i Ewę w ogrodzie Eden i czytamy, umieścił ich dla życia. Pierwszy, drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i jest napisane, że Bóg w szóstym dniu stworzył Adama i Ewę, powiedział, co mają robić, tak? I błogosławił im Bóg. Po pierwsze, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Nie na obraz małpy, kochani. To stawia przed nami poprzeczkę zupełnie inną. Bo ludzkość, która wierzy, że pochodzi z małpy, może schodzić na dół tak głęboko, że wszystko, co jest okej dla małpy, będzie okej dla człowieka. Natomiast kiedy ty wiesz, że twoim stwórcą jest nieograniczony, wszechpotężny, pełen mądrości i pełen miłości oczywiście, stwórca, i ty jesteś stworzony na jego wzór i podobieństwo. Ty zmierzasz do tego wzoru. I tak jak apostoł Paweł mówi, że ty się przemieniasz, oglądając Bożą chwałę, Jego doskonałość, ty sam wzrastasz. Dlatego życie wieczne w Piśmie Świętym między innymi określone jest jak poznawanie Boga. Co to znaczy poznawanie? To znaczy, że wzrastanie w relacjach, w miłości. Wyobraźcie sobie, jak spotyka się dwójka ludzi. Mała taka dygresja. Poznali się, mają to coś, tą chemię. Zauważcie, że mężczyzna młody zabiega o względy kobiety, robi wszystko. Tylko, żeby zwróciło na niego uwagę. Tylko, żeby odwzajemniło jego uczucia. A kiedy już są razem, to bardzo często mówią, że już jest rutyna. Po 10 latach znałem się jak stare konie. No już jest, nic ich nie zaskoczy. To nie jest prawdą. Ja z moją małżonką znam się od 20 lat. Ciągle zaskakujemy się nawzajem. Ciągle jesteśmy coraz bardziej w sobie zakochani. Ciągle poznaję coś w niej, czego nie wiedziałam wcześniej. Ona poznaje we mnie. Kto z was tak ma? Przyznajcie się. To nieważne, że 20 lat. Kto z was tak ma? I kto chciałby, żeby w ten sposób małżeństwo się rozwijało przez całe życie? Wzajemne poznawanie się, wzajemne wzrastanie, wzajemne zakochanie się coraz bardziej, coraz bardziej. Fizycznie jesteśmy ograniczeni. No, dorastamy do jakiegoś tam wzrostu, no chyba, że ktoś później szerzej rośnie, tak? No ale też jest jakaś granica, tak? Ale pod względem emocjonalnym, pod względem duchowym, pod względem umysłowym, my cały czas rozwijamy się, tyle żyjemy na tej ziemi. I do tego jest właśnie nam dane życie wieczne. I poznawanie Boga w życiu wiecznym to jest zbliżanie się do Jego doskonałości. Dlatego my jesteśmy stworzeni na Jego wzór i podobieństwo. I teraz zlecenie, które Bóg dał Adamowi i Ewie. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Słuchajcie, ciekawostka znowu, kwestia panowania. Znowu to jest całkowicie spaczone tutaj u nas, u ludzi. Pamiętacie, co Chrystus powiedział, że ktoś was chce być większym, co ma robić? Może ktoś z was odpowiedzieć, włączyć mikrofon i przypomnieć. Uczniowie bardzo starali się zabiegać o względy. Kto po prawej stronie, kto po lewej, kto w królestwie będzie ministrem. Tak? A Chrystus totalnie zdruzgotał ich plany i powiedział, chcesz być większym? Okej. Okay. Służ braciom. Tak jak ja umyłam wam nogi, służąc wam, tak służcie braciom. Brzemiona noście swoje nawzajem. Także
kwestia, kiedy Bóg mówi do Adama i Ewy, panujcie nad tym światem, to nie znaczy wykorzystujcie, depczcie, niszczcie, używajcie. To nie jest przekazane, żeby człowiek był konsumentem tego, co stworzył Bóg, tylko żeby był zarządcą, żeby dbał. Panowanie to jest dbanie o tych mniejszych, a nie wyrządzanie im krzywdy. Kto najbardziej służy? Ten, który ma największą moc. Chrystus, mając moc i chwałę, którą otrzymał od Ojca, zrezygnował z tego, żeby służyć nam. I w tym pokazał przykład. Dlatego Bóg, dając Adamowi i Ewie pod ich zarządzanie, pod ich panowanie, w tych słowach jest: troszczcie się, miłujcie to, co wam dałem, dbajcie o mnie. I teraz wszystko by było dobrze, kochani, gdyby nie jeden ważny szczegół. Bóg utworzył człowieka, dając mu całkowicie wolną wolę. Wolę wyboru. I ta wola do dzisiaj pozostała. Wielokrotnie w Biblii czytamy: wybieraj. Wybieraj dzisiaj. Życie albo śmierć. Błogosławieństwo albo przekleństwo. Ze mną albo bez mnie. Jeśli ludzie wybierają świadomie, to powinni wiedzieć też świadomie, jakie będą tego konsekwencje. Kiedy Bóg tworzył świat, kiedy stworzył Adama i Ewę, czytamy w drugim rozdziale, że Bóg umieścił, zobaczmy, potem zasadził Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Księga Genezis, 2:8. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że urosło ziemi wszelkie drzewo przyjemne dla oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Jeżeli my czytamy, że jest drzewo poznania dobra i zła i później wiemy, kto miał dostęp do tego drzewa, to wiemy, że kiedy Adam z Ewą zostali utworzeni, to coś przed nimi już się działo w historii. Już był ten moment, kiedy Lucyfer, jako cudowne Boże stworzenie, z którym jego samo imię oznacza Lucyferos, niosący światło, on przybywał tuż blisko, po prawicy, blisko Ojca, blisko Stwórcy swojego. I słuchajcie, to jest to pytanie, na które wam żaden teolog, nikt nie odpowie. Ja też nie odpowiem. Dlaczego? W jaki sposób pojawiło się w tym doskonałym aniele uczucie zazdrości i pragnienie wywyższyć się na poziom, być na poziomie Bożym? Do tego stopnia, że zbuntował, Biblia mówi w objawieniu, czytamy, trzecia część aniołów została zbuntowana. Natomiast powiem wam z drugiej strony, kiedy my to czytamy, to ja widzę, że Bóg, tworząc świat, tworząc aniołów, zakładał, że mogą mu powiedzieć tak i zakładał, że mogą powiedzieć nie. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, on zakładał, że mogą powiedzieć mu tak i być posłuszni, albo powiedzieć mu nie i nie być posłuszni. I biorąc pod uwagę ten fakt, że Bóg miłuje wszystkich, całe swoje stworzenie, i ludzi, i zwierząt, bo widzimy, że dba i o ludzi, i o zwierzęta również. My czytamy w liście Piotra, otwórzcie Piotra, pierwszy list Piotra, 1:20, jest napisany tak. Nawet od 18. Wiedząc, że nie z rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tutaj sedno tego wersetu. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas.
co to znaczy, że był przeznaczony przed założeniem świata. A to znaczy, że Bóg, dając człowiekowi wolny wybór, Bóg tworząc Adama i Ewę, mówiąc im, ja, moja wola jest taka, byście mnie posłuchali, jakbyście nie podchodzili, nie dotykali, nie jedli owoców drzewa poznania dobra i zła. Słuchajcie, pytanie, czy te owoce były trujące? Biblia nie mówi o tym. To nie chodziło o sam owoc. Ja wam teraz podam na podstawie takiego przykładu, który kiedyś usłyszałem i mi bardzo dobrze zilustrował sytuację. Bóg stworzył człowieka z wolną wolą. Człowiek był stworzony jako istota doskonała, ale życie wieczne miało być z wyboru, nie z przydziału. I tutaj jest ważny moment, kochani, który zaprzecza nauce o nieśmiertelnej duszy. Człowiek jako istota jest śmiertelny. Jedyny, kto jest nieśmiertelny, jest Bóg. I o tym bardzo wyraźnie mówi Biblia. A więc Bóg stworzył człowieka z przeznaczeniem do życia wiecznego, ale życie wieczne miało być kwestią wyboru. Dlaczego? Zobaczmy. Potem, jeśli Adam z Ewą upadli, trzeci rozdział Księgi Rodzaju, czyli Genesis, 22 werset. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się tak jak my, zna dobro i zło. Byliby tylko nie wyciągnął teraz ręki swojej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. A co to znaczy? To znaczy, że zło byłoby wtedy nie do wykorzenienia. A więc zobaczcie, Bóg tworzy człowieka, istotę doskonałą, na swój wzór i podobieństwo i pragnie mu dać życie wieczne. Ale życie wieczne jest kwestią wyboru. Tak było w ogrodzie Eden i kochani, tak jest na dzień dzisiejszy. Tylko warunki troszeczkę są inne niż mieli Adam z Ewą. Pamiętacie, tak? Oni byli w sytuacji, kiedy jeszcze nie było zasiane zło. Oni byli w sytuacji, kiedy tak, Lucyfer spowodował bunt i w tym buncie oskarżył Boga. On zawsze tak robi. I zauważcie, że ludzie, kiedy coś się dzieje złego w ich życiu, najczęściej oskarżają Boga. Skąd to się bierze? Zastanawiali się kiedyś? Że kiedy dzieje się coś złego na naszej planecie, ludzie oskarżają Boga. Nie biorą odpowiedzialność na siebie. Nie zdają sobie sprawy, że to, co się dzieje na przykład w wielu zakątkach naszej planety, jest konsekwencją zaniedbywania przez tysiące lat naszej planety. Wykorzystywanie w sposób brutalny, wycinanie lasów, zanieczyszczenie wód, robienie, gwałcenie wręcz naszej planety, wykorzystywanie zwierząt biednych. Kiedy ja widzę, kiedy ludzie jeżdżą na przykład gdzieś tam na safari, żeby sobie strzelić lwa czy słonia, zastanawiam się, o co tym ludziom chodzi. Kiedy nawet dzikie zwierzęta najczęściej polują w sytuacji ostatecznej, kiedy naprawdę potrzebują jeść, nie dla przyjemności. Chociaż już są zwierzęta to również spoczone. A więc wracamy do początku i widzimy, że Bóg daje człowiekowi wybór pomiędzy drzewem życia a drzewem poznania dobra i zła. I teraz powiedziałem wam, że podzielę się z wami pewnym przykładem. Pewne starsze małżeństwo, które nie miało dzieci, pragnęło wybrać jakąś młodą rodzinę, które mogliby przekazać swój majątek. Znali dużo rodzin, mieli dużo kandydatów, ale wybrali pewną rodzinę, którzy mieli kilkoro dzieci, którzy bardzo potrzebowali pomocy, którzy byli bardzo sympatyczni, bardzo pomocni. No, mieli o sobie, złożyli o sobie dobre świadectwo. I oni zaprosili ich do siebie, nic nie mówiąc, w jakim celu, i powiedzieli tak, słuchajcie, wyjeżdżamy w daleką podróż na kilka miesięcy i mamy taką prośbę, żebyście zamieszkali w naszej posiadłości, piękne, i po prostu zadbali o wszystko. To jest bardzo proste, to nie musicie tam wiele pracy wykonywać, ale po prostu, żebyście byli, żeby dbali, podlewali kwiaty, karmili zwierzęta i tak dalej. I tam ci młodzi ludzie byli bardzo zaskoczeni. No, wow, kto by powiedział nie.
I to starsze małżeństwo powiedziałem tak, słuchajcie, jest tylko jeden warunek. W sypialni stoi bardzo piękny wazon z pokrywką. Bardzo prosimy was, abyście nie dotykali tego wazonu, nie otwierali, nie zaglądali, co jest wewnątrz. To jest jedyny warunek. Ufamy wam na 100%. Zostawiamy wam klucze, wiemy, że jesteście uczciwymi ludźmi, ale to jest nasz warunek, na podstawie którego możecie zostać i być w naszej posiadłości. No to śmieszny warunek, nie? No, cała posiadłość w ich zarządzaniu. Lodówka, wszystko, co tam było. No i jedynie ten wazon. No oczywiście, że tak. Zgodzili się bez dwóch zdań. Nie ma problemu. Minęło parę dni, podchodzi małżonka do męża i mówi: kochanie, słuchaj, co tam jest w tym wazonie? No, jaki dziwaczny to jest. Może zajrzyjmy, zobaczmy. A on powiedział: kochana, daliśmy słowo. No, daj sobie spokój, korzystaj z przyjemności, nie dotykaj w ogóle tego, nie musi o tym. No minął znowu dzień i znowu podchodzi na jego: kochanie, no proszę ciebie, wiesz co, ta ciekawość mi zżera, ja po prostu nie mogę, ja muszę tam zobaczyć. Ja mówię: słuchaj, ja ciebie rozumiem, ale daj sobie spokój, kochana, okej? Okay? Daliśmy słowo, nieważne co tam jest, być może to brzmi jako dziwactwo dla nas, ale daliśmy słowo, dotrzymajmy. Okej, okay, no nie mogła, chodziła. Pewnego dnia podchodzi znowu do niego, mówi: kochanie, wiesz co, zróbmy tak. Ja tylko podejdę i tylko uchylę wieko i tylko zobaczę, nie będę otwierać, nie będę przesuwać, nikt się nie dowie. No, a on mówi: no dobra, wiesz co, już mam tego dosyć serdecznie. Zamiast tego, żeby skupić się na tym, co ty masz tutaj, cieszyć się i radować się, to ciebie masz obsesję na punkcie tego wazonu. Dobra, więc weźle do tej sypialni, ona podnosi delikatnie to wieko, a tam okazuje się, że jest mysz, która podskoczyła, ta nieszczęsna kobieta, trzymając to wieko, odskoczyła do tyłu, uroniła, wypadła jej z rąk ten pokrywka, przesunęła łokciem wazon ten wypadł również. Oczywiście myszka uciekła. No i teraz konsternacja, co teraz zrobić? Co powiedzieć? No to jest głupio, no. Jak to uzasadnić? No nie ma takiego powodu. No i przyjeżdża po kilku dniach to starsze małżeństwo i mówi: jak tam u was? No wszystko cudownie. Mówi: ale coś smutni jesteście. Co się stało? Co się wydarzyło? No nie wiem, jak wam to powiedzieć. My opowiedzieli im całą prawdę. I mąż mówi do nich: wiecie co? Jak? No, chodziła za mną cały czas i prosiła, w końcu się zgodziłem. Skąd bym wiedział, że tam jest mysz, że ona tu po prostu, że uroni, że to nastąpi. Bardzo nam przykro. My oddamy wam pieniądze za ten wazon. Być może był bardzo drogi, odpracujemy to. To starsze małżeństwo posmutniało, mówię: słuchajcie, kochani, to nie chodziło o wazon. To chodziło o was. To miała być próba. My szukamy małżeństwa młode, któremu przekażemy cały swój majątek. Tylko chcieliśmy, żeby to byli ludzie uczciwi pod każdym względem i ludzie, którzy będą posłuszni temu, czego my im powiemy. Jedyny warunek. Gdybyście nie dotknęli tego wazonu i okazali posłuszeństwo, dzisiaj byśmy spisali testament. A tak niestety musimy się pożegnać. Nie wiem, czy ta historia kiedykolwiek zdarzyła się, czy nie. Ale osoba, która tą historię przygotowała, podzieliła się wręcz bardzo dobitnie, przekazała to, co nastąpiło w Ogrodzie Eden. Przecież Pan Bóg dał Adamowi i Ewie cały świat, cała cudownie stworzona planeta, za wszystkim, co je napełniało, miało być dla nich. I oni nie wiedzieli, nie było napisane, że warunkiem życia wiecznego dla was jest niepodchodzenie do tego drzewa. Było troszeczkę inaczej przedstawione.
że jeżeli wy dotkniecie i zjecie owoc, to umrzecie. Po pierwsze, Adam sobie nie wiedzieli, co to jest umrzeć, tak jak dziecko małe. Dla nich to było pojęcie co abstrakcyjne, umrzeć, co znaczy umrzecie, tak? Po drugie, kiedy Adam z Ewą stali przed tym drzewem i zaczęli dialog, trzeci rozdział pierwszej Księgi Rodzaju, to zauważcie, że szatan już na starcie zaczął manipulować. Co on im powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? No bzdura totalna. To tak by brzmiało, słuchajcie, czy to oznacza, że Bóg, tak słyszałem, że Bóg zabronił wam jeść? Sam ten fakt, słuchajcie, powinien był Ewę i Adama postawić w pionie. Ale Ewa zamiast tego, żeby napięcie się odwrócić i odejść, bo coś tutaj było nie tak, to zabrzmiało jako próba podważania autorytetu Stwórcy. Ale Ewa zamiast tego, żeby stwierdzić, że Bóg powiedział, nie podchodźcie, nie dotykajcie, nie jedzcie, nie wiem dokładnie, co to jest, ale źle to wygląda, źle to pachnie. Co ona powiedziała? Nie, okej, okay, wiesz co, nie, Bóg powiedział, że możemy ze wszystkich jeść, ale właśnie z tego drzewa, drzewo poznania dobra i zła, nie mogę jeść. A diabeł bym powiedział, nie, możecie. Bóg tylko nie chce, żebyście wy sami byli jak bogowie. Czyli on, zobaczcie, ma bardzo ciekawy moment. Po pierwsze powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie sami jak Bóg, znający dobre i zło. W tym przypadku, to jest, wiecie, tutaj można całą godzinę rozmawiać na podstawie tego jednego wersetu. Ale najważniejsze, kłamstwo. Kiedy Bóg powiedział, umrzecie, diabeł powiedział, nie umrzecie. I tu po raz pierwszy w historii stworzenia, po raz pierwszy została zasiana nauka o tym, że można, żyjąc w nieposłuszeństwie Bogu, w oddzieleniu od Boga, mieć życie. Szatan okłamał Adama i Ewę w ten sposób, mówiąc, jak Boga nie posłuchacie, jak odwrócicie się od Niego i zrobicie według własnej woli, a nie Jego woli, wy sami staniecie jak Bóg, nie będziecie Jego potrzebować, tylko jedynie, co się w tym momencie zmieni, na poważnie, będziecie widzieli, co to jest dobre i zło. Zobaczcie, czego nauczają religie świata. Wszystkie. O tym, że dusza jest nieśmiertelna i niezależnie od tego, gdzie jesteś, co robisz, ona nadal jest nieśmiertelna. Że człowiek w tej duchowej, może duszewnej, nie wiem, jak to nazwać, postaci, może istnieć, fakt faktem, nie zawsze to będzie miłe istnienie, ale może istnieć wiecznie. To jest, kochani, jedno z największych zwiedzeń, które w ogrodzie Eden zostało zaszczepione. Bóg powiedział, umrzecie? Szatan powiedział, nie umrzecie. I teraz zobaczcie, Adam z Ewą zjedli, umarli? No nie. A Ewa pierwsza zjadła, trochę się bała, ale zjadła. I co się stało? No nie umarła. Dała Adamowi, on zjadł. Co się stało? Nie umarł. I w tym momencie, oni nie wiedząc w ogóle, co to jest śmierć, nie wiedząc, co będzie dalej, zrobili, kochani, krok, który spowodował, że pierwsze konsekwencje grzechu, a grzechem jest po prostu okazanie nieposłuszeństwa, oni zaczęli uciekać od Boga. W jakiś dziwny sposób. Oni mieli jakieś dziwne, dotychczas nieznane uczucie, że trzeba się ukryć. Ukryli się w krzakach, zrobili sobie opaski, tak, z drzewa figowego. I kiedy Bóg ich szukał, Adam, gdzie jesteś? Czemu się chowasz? Czy ty nie jadłeś czasem owoce drzewa? Zobaczcie, jak działa grzech. Za każdym razem tak samo. On nie wziął odpowiedzialności na siebie. On w skrusze serca nie powiedział, Stwórco, ja to zrobiłem. Nie wiem, co dalej. Czy jest jakaś szansa dla mnie? Nie. Pierwsze, co zrobił, oskarżył Ewę i oskarżył Boga. Diabeł jest oskarżycielem i grzech zawsze prowadzi do... Słuchajcie, kiedy małżeństwa
zaczynają mieć kłótnie. Na jakiej podstawie kłótnie się odbywa? Jeden oskarża drugiego. Założyliście to? Kiedy ludzie, którzy kochają, mają jakiś konflikt, zazwyczaj w konflikcie jest oskarżenie. Bo to ty kupiłaś tą torebkę. Albo bo to ty z kolegami czas spędzałaś zamiast być ze mną. Albo to ty, nie, to ty. Mieliście coś takiego? No chyba nie są tutaj tylko święci, którzy nigdy w życiu się nie kłócili, tak? Kłótnia zawsze opiera się o oskarżenie. Skąd oskarżenie się bierze? Źródło grzechu jest w diable. On jest oskarżycielem. Zobaczcie, co zrobił Adam. Oskarżył Ewę, żona, którą ty mi dałeś. Ona mnie skusiła i jadłem. I oskarżył Boga, bo w tym słowie ty mi dałeś, to znaczy, to nie ja ją wybierałem. To nie ja jestem odpowiedzialny za to wszystko. To ty, bo ty dałaś mi żonę, która mnie skusiła. Tak działa grzech cały czas, kochani. Ludzie oskarżają Boga i siebie nawzajem, nie biorąc odpowiedzialności na siebie. Co zrobiła Ewa? Dokładnie to samo. Tylko ona już w tym momencie nie Adama oskarżyła, tylko węża. Wąż. No możecie między wierszami przeczytać, którego ty stworzyłeś. Przecież to ty stworzyłeś tego węża, nie ja. On mnie skusił, ja jadłam. Wąż już nie miał. On już oskarżył Boga, już nie miał innej istoty, którą mógłby oskarżyć. On już był oskarżycielem. I teraz czytamy, że z powodu tego, co oni zrobili, zostało im odebrane życie wieczne. Oni już nie mogli mieć dostępu do drzewa żywota. Czytaliśmy już, tak? Zostali wypędzeni z ogrodu Eden. Nie mogli do niego wrócić. Teraz ciekawostka, kochani. Tutaj my czytamy w 3 rozdziale, w 15 wersecie, pierwsze proroctwo kiedykolwiek wypowiedziane. Otwórzcie Biblię, proszę. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Bóg mówi do węża, czyli do szatana. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. O kim to jest mowa? Jak myślicie? O kim jest mowa? O jakim potomstwie? Przy tym, jak czytamy w oryginale, to jest mowa o potomku rodzaju męskiego. Nie gdzieś tam twoje potomstwo przyjdzie, będzie walczyć z szatanem, tylko chodzi liczba pojedyncza, rodzaj męski. Że jeden z twoich potomków, Ewa, zdepcze głowę wężowi, czyli pokona szatana. Chociaż szatan będzie próbował gdzieś tutaj walczyć i ukąsi w piętę, ale i tak głowa będzie zdeptana. To jest proroctwo o Mesjaszu. To jest pierwszy raz, kiedy została wypowiedziana dobra nowina, bo w tym całym wszystkim, co teraz czytamy, że ich spotkało wielkie przekleństwo. Tak? Do kobiety powiedział Bóg: pomnożę dolegliwości twojej brzemienności. W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twojemu pociągać cię będą pragnienie twoje. On zaś będzie panować nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś drzewa, z którego ci zabroniłam, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu. W mozole żywić się będziesz w niej, po wszystkie dni życia swego. Ciernie i ostre rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I teraz zobaczcie, kochani, w tym wszystkim oni usłyszeli, jaka będzie konsekwencja ich kroku. Słuchajcie, tak zastanawiam się. Rzeczywiście, ja byłem 4-krotnie przy porodach i to jest bardzo trudne doświadczenie dla kobiety. Dla mężczyzny też, ale dla kobiety oczywiście, że najtrudniejsze. Poród zawsze jest ryzykiem. Zawsze kobieta ryzykuje życiem. Każdy lekarz wam powie, nawet jeżeli kobieta jest całkowicie zdrowa, wszystko jest okej, w jeden moment wszystko może pójść nie w tym kierunku i może utracić życie podczas porodu. To jest trudne doświadczenie. Tak? Ale słuchajcie,
tak naprawdę, jeżeli my czytamy, że to stało się konsekwencją grzechu, to pierwotnie, gdyby Ewa z Adamem nie zgrzeszyła, to poród byłby zupełnie innym doświadczeniem. Ciekawe jest, nie? A więc słuchajcie, tutaj Jola napisała bardzo, bardzo mądre słowo, że przekleństwo to nie jest to, że Bóg powiedział tak, zrobiliście, to teraz ja wam pokażę. Teraz wy odczujecie na swojej własnej skórze, jak to boli. Słuchajcie, tutaj jest właśnie bardzo ważny moment. Przekleństwem dla Adama i Ewy było, że oni dokonali wyboru niesłuchania Boga i niewykonywania Jego woli, tylko wybrali inną rozgłośnię. Posłuchali diabła i sami siebie odcięli od błogosławieństwa. Rozumiecie tą różnicę? Bo ludzie bardzo często odbierają Boga zupełnie niewłaściwie. Przeczytajmy. Izajasza 59 rozdział, 2 werset. Otwórzcie, kochani, poproszę, żebyście widzieli, tak? To nie Bóg wyrzucił ich, powiedział, ja wam nie chcę z wami mieć nic do czynienia, tak? Oni dokonali tego wyboru. To jest tak, jak z tą młodą parą. Oni dokonali wyboru, słuchać czy nie słuchać. Izajasza 59 rozdział i werset 2. Okay? Nawet od pierwszego był bardzo dobrze. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, by nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. Wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszę. Nasze winy, nasze grzechy oddzieliły nas od Boga. Świadome. Dziecko rodzi się niewinne. I chociaż sobie w swoich genach niesie predyspozycję do grzechu, dziecko rodzi się niewinne. I jak dziecko umiera, to rodzice nie powinni się bać, ojejku, nie zdążyłem ochrzcić, to trafi do limbo. Nie będzie nigdy w raju. Kto wam to powiedział, moi drodzy? Bóg jest Bogiem miłosiernym i On mówi, wybieraj życie lub śmierć. Jeżeli dziecko nie miało możliwości wyboru, to nie może ponieść konsekwencje wiecznej śmierci albo wiecznych mąk jeszcze gorzej. Nie? Dlatego chrzest jest chrztem dorosłego człowieka. Kiedy dorosły człowiek podejmuje decyzję z własnej woli, chce powrócić do domu. Wiem, co to znaczy, już doskonale wiem, co to znaczy żyć bez Boga. Pragnę teraz żyć z Bogiem. Wiem, co to znaczy słuchać samego siebie. Teraz chcę słuchać tego, który jest mądrzejszy, który jedynie być może na tym świecie całkowicie bezinteresownie mnie kocha. I wtedy, kiedy człowiek podejmuje decyzję, żeby świadomie się ochrzcić, to świadomie zawiera przymierze, umowę, kontrakt. Panie, ja chcę Ciebie słuchać i robię to dobrowolnie. Nikt mnie nie zmusił. Nie robię to dlatego, że się boję piekła, nie robię to dlatego, że się boję sądu. Robię to, bo rozumiem, że Ty zrobiłeś pierwszy krok w moim kierunku. I teraz to jest sedno Ewangelii, teraz, kochani. Z jednej strony oni podjęli decyzję, że się odcinają, że nie będą Boga słuchać. Ta decyzja zaowocowała tym, że nie mieli dostępu do drzewa życia. Nie mogli żyć wiecznie. I teraz, kochani, jeżeli ktokolwiek powie, dusza nieśmiertelna, wieczne życie, jak może ktoś w oderwaniu od Boga żyć wiecznie? To jest niemożliwe. To jest podobnie jak dziecko, które jest w łonie mamy, połączone jest z pępowiną poprzez łożysko z jej organizmem. I teraz załóżmy, gdyby dziecko stwierdziło, czy ja muszę cały czas być tą pępowiną połączony, być ograniczony przez całe swoje życie? Odgryzę i będę wolny. I się uwolniło. Uwolniło się od czego? Od źródła życia. Bo okazuje się, że pępowina to nie jest tym, co je ogranicza w ruchach, tylko pępowina jest wszystkim. Jest oddechem, jest jedzeniem, jest metabolizmem, jest ochroną, jest wszystkim. Adam z Ewą, kiedy im szatan powiedział, że możecie się odgryźć,
Możecie tą pępowinę urwać. Wy nie potrzebujecie Boga, sami będziecie jak Bóg. To jest nauka New Age w większości religii świata, że możesz sam doskonalić się. Możesz robić różnego rodzaju ćwiczenie umysłowe, duchowe, fizyczne i w pewnym momencie będziesz tak zarządzał swoim umysłem, ciałem, całym swoim życiem, że Boga nie potrzebujesz, bo masz Boga w sobie, bo sam jesteś Bogiem. To jest nauka wypowiedziana z ust szatana. Oczywiście, że Bóg pragnie, byśmy byli doskonali. Oczywiście Bóg pragnie, byśmy wzrastali w rozwoju. Tylko Chrystus powiedział bardzo ważne przesłanie, kochani. Beze mnie nic uczynić nie możecie. No ale Panie, takie uzależnienie, no ale chcemy coś bez Ciebie zrobić. A mówię, no to próbowali się przez tysiące lat. Zobaczcie, dokąd ludzkość doszła. Diabeł powiedział, że potraficie bez Boga. Bo będziecie tylko o jeden krok dalej, bo będziecie znali dobre i zło. Ciekawostka taka, słuchajcie. Kolejny przykład. Akurat opowiadam Wam historię, która realnie się zdarzyła. Pewna japońska firma sprzedawała bardzo drogi i bardzo skomplikowany sprzęt dla jakiejś tam fabryki. I kiedy już wysłali ten sprzęt, podpisali umowę, pieniądze zostały zapłacone, próbują uruchomić, ich inżynierowie głowią się dwojem, trojem, nie udaje się uruchomić. No i dzwonią do Japończyków i mówią, słuchajcie, mamy kłopot, nie możemy uruchomić maszyny. No i oni mówili, zróbcie tak i tak, przecież macie instrukcję, próbowaliśmy, nie wychodzi. No widocznie coś nie tak robiliście. Wyślijcie nam specjalistę. No i wysyłają im specjalistę, przyjeżdża człowiek, no wiecie, Azjaci zawsze wyglądają młodo, młody człowiek przyjeżdża, no a spotykają się, a oni patrzą na niego, no wygląda jak nastolatek. Jemu dopuścić tą maszynę skomplikowaną, za którą zapłacili kilka milionów dolarów, dzwonią znowu do Japończyków, mówią, słuchajcie, wy się nabijacie z nas, czy co? No, mieliśmy nadzieję, że wyślecie nam specjalistę. Wysyłacie nam jakiegoś ucznia szkoły średniej, bo przynajmniej tak wygląda. My nie dopuścimy go do tych maszyn. Japończycy powiedzieli, wysłaliśmy najlepszego, kogo mogliśmy wysłać. Wysłaliśmy człowieka, który wymyślił i skonstruował ten sprzęt. On jest autorem. I tylko on zna się na tym najlepiej. Trochę pokory. Chrystus przychodzi na ten świat jako ten potomek Ewy. Jako autor. Jako ten, który wspólnie z Ojcem tworzyli tę ziemię. Tworzyli Adama i Ewę. I Bóg w nim objawia cały charakter. Dlaczego to było potrzebne? Ponieważ diabeł na samym początku zniekształcił charakter Boga. On opisał Boga już w rozmowie z Ewą jako kogoś, kto ich ogranicza. Kto nie chce, żeby oni wiedzieli, co to jest zło. Który nie chce, żeby oni byli tak samo jak Bóg. Co było nieprawdą. I teraz przez wieki diabeł dokładnie tak samo działa. Albo próbuje człowiekowi wpoić, że potrafisz sam bez Boga, albo żeby człowiek miał w sobie ducha oskarżenia. Te same myśli, co miał Adam, miała Ewa, miał Adam, zasiane przez węża. I teraz czytamy. Najciekawsze w tym wszystkim, które opisuję, kiedy ja pierwszy raz, kochani, to zrozumiałem, ja miałem dosłownie ciary na skórze. Kiedy my czytaliśmy, tak, że w liście Piotra, że on, czyli Chrystus, był przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy Bóg tworzył świat i my czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 1.26. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Do kogo on rzekł? Zastanawialiście się? Do swojego syna. Do tego, który, w którym imieniu ukryta stwórcza moc Boża. Jeszua. Bo tak naprawdę prawdziwe imię Jezusa, Jezus to jest już takie zmienione, gdyby to było w Polsce, to było spolszczone z gry. Na sposób grecki przekazany, tylko brzmienie Jezus. Co to znaczy? No Jezus. Słuchajcie, Jego imię, to,
które mu rzeczywiście było nadane. Jehoszua, co oznacza Jahwe jest zbawieniem. Czyli Bóg wysłał swoje zbawienie w swoim Synu na ten świat. I kiedy oni tworzyli świat, teraz uwaga, tworzyli Adama i Ewę, to zakładali, że Adam z Ewą mogą dokonać wyboru właściwego, czyli posłuchać się i być posłuszni Bogu, albo mogą nie posłuchać. I teraz pytanie, a co jeśli nie posłuchają się? To w tym momencie był przeznaczony plan B. I to jest ta dobra nowina, kochani. To jest to, co Bóg powiedział do Ewy, że jeden z potomków narodzi się i zdepczy głowę szatana. Nie ma innej drogi. I teraz zauważcie też ciekawostkę, kochani. Za chwileczkę do tego jeszcze wrócimy. Pierwsza Mojżeszowa 3:21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i Ewie, przepraszam, i uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Słuchajcie, skóry nie rosną na drzewie, prawda? Nie napisane, że Bóg stworzył skóry. To było pierwszy raz w historii stworzenia, kiedy oni dostali lekcję i później czytamy, że ich dzieci, które się narodziły, to wykonywały. To była pierwsza ofiara przeniesiona jako ofiara zastępcza. Kiedy to niewinne stworzenie umierało i skóra była zdjęta, żeby Adam z Ewą ją nosili, ja myślę, że te skóry ich parzyły. Bo jak czytamy, że atmosfera była zupełnie inna. Przed potopem nie było sezonów, nie było zimy i lata, nie było tego, że przyroda obumierała, nie było to, że z powodu zimna umierały stworzenie, tak? Zupełnie inna pogoda, atmosfera była na ziemi. A więc oni nie potrzebowali skór, żeby się ogrzać. Do czego potrzebowali skórę? To była pierwsza lekcja, że to, że wy teraz możecie żyć, jak to się mówi, na krechę, to tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś musi umrzeć. Jeżeli nie ty, to ktoś zamiast ciebie. To się nazywało ofiara zastępcza. Chrystus jest nazwany barankiem, który niesie na sobie grzech całego świata. I tutaj dwie możliwości. Adam z Ewą zgrzeszyli i Bóg, który jest sprawiedliwy, a diabeł tutaj jest oskarżycielem. Zobaczcie, co diabeł robi. Zgrzeszyli, powinni umrzeć. I faktycznie według sprawiedliwości Bożej on powinien był unicestwić Adama i Ewę. Bo im było powiedziane, zgrzeszycie, umrzecie. Dlaczego Bóg nie odebrał mi życia? Dlatego, że dałem drugą szansę. To jest właśnie, kochani, to jest cudowna, dobra nowina, że ty, pomimo to, że zgrzeszyłeś, nie musisz umierać, bo ktoś to zrobił za ciebie. I to zrobił dobrowolnie. Bo Chrystus podjął dobrowolnie decyzję. Czytam Izajasza, że on dobrowolnie poszedł na to, na co poszedł. Przeczytam Izajasza 53 rozdział. Otwórzcie, 53 rozdział, gdzie jest też proroctwo o naszym Zbawicielu. Kto uwierzy wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl, jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniach ten, przed którym zakrywa się twarz. I wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienie wziął na siebie, a my myśleliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy
uleczenie. To jest proroctwo, które Izajasz 700 lat przed narodzinami Chrystusa opowiedział. To jest to proroctwo, które ewolucjoniści i ludzie, którzy śmiali się z Pisma Świętego, mówią, że to wszystko było pisane post factum, no dajcie życie. Kiedy w Qumran odnaleziono zwoje, datowane drugi, trzeci, pierwszy wiek przed naszą erą, czyli przed narodzinami Chrystusa, tam był również zwój Księgi Izajasza. Czytając to, zdumieli, że to dokładnie opisuje naszego Zbawiciela i Pana. Dokładnie to, co zrobił. Że był poniewierany, że myśleli, że to Bóg jego ukarał, że zasłużoną śmierć poniósł, a on wybrał to dobrowolnie, będąc niewinny, bo tylko niewinny mógł dokonać wykupienia nas z grzechu. Teraz, kochani, żeby zrozumieć istotę, dlaczego. Ja podaję dużo przykładów, bo założyłem, że kiedy Chrystus opisywał rzeczy, które ludziom były trudne do zrozumienia, podawał przykłady, przypowieści. I tę historię, którą wam teraz podam, ona się zdarzyła w którymś ze wschodnich krajów. Trwała wojna. I król zabrał swoich poddanych i powiedział, słuchajcie, coś się dzieje nie tak. Jest zdrajca. Ponieważ te plany, które my omawiamy z naszymi generałami, z najbliższymi osobami, te plany nasz wróg wie dosłownie tego samego dnia i jest przygotowany. Nie możemy wziąć go z zaskoczenia. I wydał rozkaz. Znaleźć, złapać zdrajcę i publicznie ukarać. No i teraz służby specjalne zaczęły szukać, kto może być zdrajcą. Wzięte pod uwagę była każda osoba, która była blisko, która mogła słyszeć i mogła być potencjalnym zdrajcą. I słuchajcie, następnego dnia przychodzą do króla i mówią, królu, mamy dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. On mówi, zacznijcie od dobrej. Dobra wiadomość, złapaliśmy zdrajcę. On mówi, to przyprowadźcie go do mnie. On mówi, ale tutaj jest zła wiadomość. Zdrajcą jest twoja matka. Konsternacja. I teraz całe otoczenie, wszyscy jego ministrowie, dowódcy, zastanawiali się, jak on postąpi. Bo wiedzieli, że on obdarzył gorącym uczuciem swoją matkę. Zastanawiali się, czy on złamie prawo i okaże dla niej łaskę, pomimo to, że wydał rozkaz, oficjalnie podpisany, że zdrajca będzie ukarany publicznie na placu. Cisza. Król mówi, przygotujcie plac do egzekucji. Następnego dnia całe miasto się zebrało, wszyscy w szoku, co będzie dalej. Matkę przywiązali do słupa i kat był przygotowany, żeby dostać batę, aż się wykrwawi. I w tym momencie, kiedy kat już był gotów, żeby przystąpić do egzekucji, król mówi, stój, poczekaj. Podszedł, wspiął się na to miejsce, na to podniesienie, gdzie znajdowało się miejsce egzekucji, zdjął z siebie swoje szaty i powiedział tak. Ja jestem królem, ale również jestem synem. Sprawiedliwości musi być zadość. I kara musi być poniesiona. Jedyna osoba, która może to zmienić, to jestem ja. Przykrył ciało swojej matki swoim ciałem i powiedział do kata, zaczynaj. I odebrał wszystkie baty na swoje ciało. Wszyscy byli w szoku. A niektórzy po raz pierwszy zrozumieli, co to znaczy, że miłosierdzie i sprawiedliwość mogą mieć miejsce w jednym sercu. Bóg jest sprawiedliwy
I karą za grzech jest śmierć. I diabeł byłby bardzo ucieszony, gdyby Adam z Ewą od razu byli unicestwieni. Żeby znowu oskarżać Boga. Ale u Boga również jest miłosierdzie ogromne. I kiedy ojciec i syn tworzyli tę ziemię, to syn powiedział, że dobrowolnie, jeżeli Adam z Ewą okażą nieposłuszeństwo, to on dobrowolnie będzie chciał postawić kres złu, biorąc karę na siebie. Dlatego, kochani, w Biblii jest mowa o dwóch śmierciach. I niestety, niezależnie w którym kościele chrześcijańskim byli się wychowani, gwarantuję, że w większości kościołach nie ma nauki, nie ma nauczania, że jest śmierć pierwsza i śmierć druga. Kto z was słyszał o tym? My byliśmy już kiedyś na naszych spotkaniach i wiecie, że w Biblii jest napisane, że jest pierwsza śmierć i druga śmierć. Pierwsza śmierć to jest ta fizyczna, która następuje, kiedy nasze ciało wyczerpuje swoje zasoby i umiera. Ale tą śmierć Chrystus nazwał snem. Kiedy zaproszono go, żeby uzdrowił, okazało się, że córka już zmarła, córka naczelnika synagogi, Jaira. Kiedy on przyszedł, powiedzieli, nie fatyguj się, dziewczyna już zmarła. On powiedział, nie, dziewczyna śpi. I on zaczęli kpić i wyśmiewać niego, bo śmierć już była stwierdzona. W tamtych czasach też potrafili stwierdzić, konstatować fakt. Już nie żyje, już nie oddycha od kilku godzin. Za późno. Chrystus zaprosił Jana, Jakuba i Piotra, wszystkich innych wyprosił z pomieszczenia, podszedł do niej, wziął im za rękę, powiedział do niej, talita kumi. I dziewczynka wstała. On ją wybudził z śmiertelnego snu. Kiedy Łazarz umarł, 4 dni już minęło, ciało się rozkładało. Kiedy szli po drodze, znacie ten przykład, tak? Na początku wysłano mu gońca z informacją, przyjdź jak najszybciej do Betanii, bo Łazarz, twój przyjaciel, ciężko chory jest. A Chrystus specjalnie zwlekał przez 4 dni. I 4 dnia mówię, słuchajcie, idźmy do Łazarza, bo Łazarz zasnął, idziemy go obudzić. Oni mówią, panie, skoro zasnął, to dobrze, tak? To się obudzi, no to będzie zdrowy. A on mówi, nie, Łazarz umarł, idziemy go wskrzesić. Czyli po raz kolejny Chrystus nazwał śmierć snem. Tą śmierć, kiedy człowiek, czy to z powodu choroby, czy to z powodu starości, gdzie ciało już nie wytrzymuje tej walki, i serce się zatrzymuje, i mózg już nie wykonuje swojej funkcji, ta śmierć jest nazwana snem. Bo po tej śmierci zmartwychwstanie. Natomiast, czytamy zaraz, wam przeczytam, gdzie w Biblii jest napisane o pierwszej i o drugiej śmierci. Przeczytajcie Księgę Objawienia, 14 rozdział i werset 13. I usłyszałam głos z nieba mówiący. Napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Uczynki, myśli, słowa są spisane w niebiańskich rejestrach. Człowiek umiera. Tchnienie życia wraca do Ojca, nie dusza. Zauważcie, kiedy Chrystus był na Golgocie, co on powiedział? Ojcze, ducha mojego powierzam Tobie. Język grecki, duch, pneuma. Język hebrajski, duch, roach. To jest ta iskra, która powoduje życie w nas, że nasz organizm może oddychać, serce bije. Nie duszę. Dlatego kiedy powiedział do Łotra na krzyżu, zaprawdę powiadam Ci dziś, będziesz ze mną w raju. Nie powiedział do niego, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Dziś będziesz. Skąd o tym wiemy, że nie tak? Ponieważ kiedy po 3 dniach Chrystus zmartwychwstał i Maria przyszła z kobietami, żeby namaścić go drogocennymi olejkami, jego nie było w grobie i spotkała się, ja myślała, że to jest ogrodnik, okazało się, że to był Chrystus w przemienionym ciele, mówi do niej Maria, a mówi, rabunie, nauczycielu i padła, żeby znowu przytulić jego nogi.
bo to on uratował ją przed kamienowaniem. Ona zawdzięczała mu życie, mówi: rabuni, a on mówi: nie dotykaj mnie, jeszcze nie było mu ojca. To albo skłamał łotrowi, albo ludzie źle to czytają. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Kiedy? Po zmartwychwstaniu. Dlatego dobra nowina również polega na tym, kochani, że człowiek jak umiera, ale swoje życie zawierzył Jezusowi, co jest napisane: błogosławieni ci, którzy w Panu umierają. Co to znaczy? Że zawierzyli za życie swoje życie Jezusowi. Zawarli z Nim przymierze. Bo On ich obudzi w dniu zmartwychwstania. Zauważcie ciekawostkę. Fałszywa nauka w większości religii świata, w tym również w większości kościołów, nawet chrześcijańskich, o czym mówi? Że po śmierci dusza leci od razu albo do raju, albo do czyśćca, albo do piekła. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Jest to niemożliwe. Po pierwsze, bo dusza nie może istnieć poza ciałem. Bo dusza, czyli nasz psyche, język grecki dusza to jest psyche, psychologia, nauka o duszy. Gdzie ona się mieści? W naszym mózgu. Gdzie buduje się myśl, budują się myśli, gdzie buduje się charakter, gdzie jest umieszczona osobowość człowieka. Dlatego Chrystus powiedział: gromadźcie sobie skarby w niebie. Co to znaczy? Jakie skarby możemy w niebie? Bitcoiny jakieś niebiańskie? Nie. To jakie skarby możemy w niebie gromadzić? Jedynym skarbem, który człowiek ma na tej ziemi, to nie jest coś materialnego. To jest jego charakter, który został tutaj, w ziemi, na tej ziemi, kształtowany pod wpływem Ducha Świętego na wzór naszego Stwórcy, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa. Dlatego my Jego naśladujemy. Co znaczy naśladownictwo? To my chcemy, najpierw chcę to zaczynać od pragnienia, my chcemy być jak nasz mistrz. Po drugie, my uczymy się od naszego mistrza. A co Chrystus powiedział? Ja idę do Ojca, dana mi wszelka władza na niebie i na ziemi, a wy idźcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie, wypędzajcie demony, wyzwalajcie i uczcie tego wszystkiego, czego ja was nauczyłem. W jaki sposób to będzie się odbywało? Dzięki mocy Ducha Świętego. Bo naśladownictwo to jest myślenie jak nasz mistrz, działanie jak nasz mistrz i iście, pójście w tym kierunku, gdzie idzie nasz mistrz. Tak? Wracając do drugiego, do dwóch zmartwychwstań, tak? Czyli błogosławieni, którzy wzięli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Teraz otwórzcie jeszcze Księgę Objawienia, 21 rozdział, to jeszcze raz mowa jest o pierwszym i drugim zmartwychwstaniu, tak? I też napisane o drugiej śmierci, tak? A tak, a więc Objawienie 21 rozdział i 6 werset. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy. Wow! Eureka dla niektórych, co? W Biblii, ta, która na półce u wielu chrześcijan leży, jest mowa o dwóch zmartwychwstaniach. Dlaczego o tym nikt nie mówi? Bo jakby zaczął głosić, to by rozwaliło nauczanie pogańskie o nieśmiertelnej duszy, o tym, że możesz przyjść i zapłacić kapłanowi, że on się pomodli i tamten wykupi duszę z czyścia do raju. Po pierwsze, w Biblii nie znacie pojęcia czyścić, nie znajdziecie tego. Po drugie, nie ma możliwości handlowania z Bogiem, żeby ktoś z ludzi, to jeszcze za kasę, mógł przenosić duszę z czyścia do raju. Po trzecie, spotkanie się z Bogiem następuje po zmartwychwstaniu, a nie po śmierci. I teraz znajdę wam to, co mówimy. To jest część dobrej nowiny. Poczekajcie chwileczkę, szukam pewien werset. Zaraz znajdę go wam. Otwórzcie, poproszę, list apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział i 15 werset.
może nawet od początku, od 13 wersu, bo to jest o zmartwychwstaniu. A nie chcemy, bracie, jeszcze raz, jakby nie zapisali się, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział od wersetu 13 do 18. Czytam. A nie chcemy, bracie, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Gdzie przywiedzie? Do siebie. Kiedy? Zaraz zobaczymy. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czytaliśmy, tak? Błogosławieni ci, którzy umarli w Chrystusie. Co to znaczy umarli w Chrystusie? Którzy za życie zawarli z Nim przymierze poprzez chrzest z wody i z ducha. Tak jak Chrystus powiedział do Nikodema. Jeżeli nie zostaniesz ochrzczony z wody i ducha, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Jest to podstawowy warunek. I teraz tak. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Pierwsze zmartwychwstanie. Czytaliśmy, tak? Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, będziemy porwani w obłokach na powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Kiedy zbawieni spotkają się z Panem? Po śmierci? Nie. Po zmartwychwstaniu. Halleluja. Bóg jest sprawiedliwy. A więc Adam, Ewa i wszyscy umarli czekają w grobie na zmartwychwstanie. Tak, ich ciało rozpadło się w proch. To nie ma różnicy, kochani. Czy to ciało leżało 4 dni i jeszcze miało jakieś tam kształty, albo leży 4000 lat i rozpadło się w proch. Bo ten sam Stwórca, który w 6 dni ukształtował świat i słowem powołał do życia Adama i Ewę, raz i stało się. Ten sam Bóg odtworzy nasze ciało, ale już nie w tej postaci, jak ono było na ziemi, tylko w postaci takiego ciała, jaką my mieli Adam i Ewa, zanim zgrzeszyli, i takiego ciała, jak miał Chrystus po zmartwychwstaniu, niepodatne chorobom, bez tego nieszczęsnego wirusa śmierci, z życiem wiecznym. Alleluja, to jest dobra nowina, kochani. I to nastąpi już niedługo, bo wszystkie wydarzenie na niebie i na ziemi, wszystkie znaki, wszystko, co widzimy, wskazuje na to, że przyjście Chrystusa jest bliżej, niż nam się wydaje. O wiele bliżej. I dzień sądu, gdzie jest napisane, apostoł Jan mówi, że to jest wieczna Ewangelia o tym, że Bogu należy oddać cześć, który stworzył niebo i ziemię, że przybliżył się, że nastąpił dzień sądu, godzina sądu nastąpiła. Co oznacza sąd? Mówiłem wam na początku. To jest wybawienie. Gdzie szatan jest oskarżycielem, Chrystus jest obrońcem, Bóg jest sędzią. I teraz zobaczcie. Ostatnia myśl, którą wam podzielę się, zrobimy pytania-odpowiedzi. Kiedy człowiek zgrzeszył, to według sprawiedliwości prawa Bożego powinien umrzeć. Według miłosierdzia powinna być mu dana szansa. Szatan oskarża i mówi, ma umrzeć. Chrystus mówi, i teraz uwaga, kiedy? I to jest bardzo ważny moment. Nikt za ciebie nie jest tego w stanie zrobić, tylko ty. Jeżeli zawierzyłeś swoje życie w ręce Jezusa i wybrałeś Jego jako swojego obrońca, mamy najlepszego obrońcę we wszechświecie. Dlaczego? Bo On, w Biblii jest napisane w liście do Hebrajczyków, On przeszedł w tym ludzkim ciele przez wszystko, co każdy z nas przychodzi. Dosłownie. Wszystko. Zdrady przyjaciół, wyśmiewanie się, poniżanie, później męka i śmierć. My nie musimy przez to przychodzić, przez to On przyszedł. On zapłacił okup, kiedy diabeł mówi, on musi umrzeć. Kinga musi umrzeć. Monika musi umrzeć, bo zgrzeszyła. Gennadio musi umrzeć, bo zgrzeszył. A Chrystus przychodzi do Ojca i mówi, Ojcze, Kinga na kolanach stała i oddała swoje życie w moje ręce. Bardzo żałowała tego. Ty wiesz, że jest jeszcze nadal w grzesznym ciele.
i że to jest odwieczna walka od momentu, kiedy prarodzice ten grzech zaszczepili w swoich dzieciach. Ale ona przyszła do mnie, ona wyznała ten grzech i Ojcze, ja zapłaciłem za nią, ja za nią umarłem. To jest właśnie to, co oznacza, że Chrystus za nas umarł, nasze grzechy poniósł. Dlatego tylko On może być pośrednikiem, kochani, żaden człowiek, mężczyzna czy kobieta nie może być pośrednikiem. Tylko przed Nim możemy my przyjść i powiedzieć, wyznać swoje grzechy. Skąd o tym wiemy? Księga Jana, list Jana, pierwszy list, drugi rozdział, drugi werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika, to jest takie stare słowo, mamy obrońcę, adwokata u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, uwaga, czyli nie zgrzeszył, tylko osoba, która nigdy nie zgrzeszyła, jest sprawiedliwa, może nas reprezentować. On ci jest ubłaganiem, czyli zapłatą. On wniósł zapłatę za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Zapiszcie sobie ten fragment. Pierwszy list świętego Jana, bo jest Ewangelia Jana i są trzy listy Jana. To, co teraz cytuję, to jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy, drugi werset. I teraz pierwszy Jana również, czwarty rozdział i dziesiąty werset. Przeczytajcie. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowanie. Jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinniśmy nawzajem umiłować. Co to znaczy, że nie myśmy umiłowali? Na czym polega dobra nowina, kochani? W większości religii świata uczą, że Bóg oczekuje od ciebie uczynków, żeby On mógł na ciebie zwrócić uwagę. Czyli najpierw musisz być dobry, najpierw musisz coś zrobić, żeby Bóg ci przebaczył. Prawdziwa Ewangelia, ta zawarta w Słowie Bożym, mówi dokładnie odwrotnie. Przyjdź do Niego takim, jaki jesteś. Wyznaj przed Nim swoje grzechy i On ci wybaczy. Co ty możesz dać w zamian? Co ty możesz dać, jeżeli wiesz, że ktoś zapłacił swoim życiem za twoje? Nie ma ekwiwalentu. Żadna rzecz, żaden uczynek, żadna katedra zbudowana, żadna pielgrzymka czy 100 pielgrzymek nie są w stanie stać na równi z tym, że ktoś zapłacił za mnie swoim życiem, żeby ja nie musiał umierać. Dlatego jest napisane, że Bóg najpierw nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie, czyli zapłatę za nasze grzechy. I to jest dobra nowina. Kiedy przychodzisz do grzesznika i mówisz, nie musisz męczyć się, nie musisz się katować, nie musisz wyrywać włosy, iskać, co ja jeszcze mogę zrobić, bo tak ciężko zgrzeszyłem. Apostoł Paweł był człowiekiem, który był zabójcą. Prześladował chrześcijan. Jest napisane, że z ogromną dyszał śmierć, czyli jakby był przesiągnięty. To było jego pasją. Zebrać te wszystkich karaluchów i zdeptać ich. I kiedy był w drodze do Damaszku z listem gończym, na którym było napisane, że każdego, kto wyznaje Chrystusa jako Mesjasza i Zbawiciela, złapać do więzienia na śmierć. I na jego drodze staje Chrystus. I co mówi? Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem tym Chrystusem, którego Ty prześladujesz. I to, co zrobił Paweł. Panie, co mam robić? Spotkanie się człowieka, który był grzesznikiem, z Chrystusem. Ta konfrontacja. Chrystus nie powiedział apostołowi, że jesteś taki, siaki, owaki. Nie wypomniał jego przeszłości. Tak samo jak ta nierządnica, która została przełapana na gorącym uczynku, rzucona przed Chrystusa, mieli ją za chwileczkę ukamienować. Co Chrystus powiedział do niej? Ja ciebie nie potępiam. Idź do domu, więcej nie grzesz. Skąd ona mogła mieć siły, żeby więcej nie grzeszyć? Bo miłość
w przebaczeniu roztopiło jej serce, kochani. Bo ten, któremu wielce przebaczono, wiele miłuje. Na tym polega cała Ewangelia, że kiedy dowiaduj się, co Bóg zrobił dla ciebie, co Chrystus zrobił dla nas, nasze serce roztapia miłość. I główną motywacją, dlaczego ty stajesz się chrześcijaninem, nie to, o, jak się ochrzczę, nie wiem, będzie, nie będzie, a jak się ochrzczę, na wszelki wypadek, no to będę w raju. Albo konto mi się napełni, albo resztę rzeczy się poukłada. Interesownie. Czy chciałbyś, żeby kobieta, która ciebie pokochała, czy mężczyzna, który cię pokochał, kochać dlatego, że masz piękny biust tylko? Albo masz piękne konto? A to jak to stracisz? W wieku bardzo dojrzałym, nazwijmy. A kto jak nie będziesz już miał tego, za co? Dlatego jest napisane, że prawdziwa miłość nie jest za co. Dlatego jest napisane, że Bóg jest miłością. On to jest sednem, korzeniem, zakorzeniony w Jego istocie. On jest miłością. Nie to, że On ma w sobie, tylko On jest miłością. I dlatego, że jest miłością, taka wielka ofiara została poniesiona. I to jest sedno Ewangelii również, że przychodząc do człowieka, który szuka zbawienia, to mówisz tylko jedną rzecz. Chrystus cię kocha i pragnie, abyś ty już więcej nie cierpiał. Abyś ty prowadził życie wolne od grzechu. Aby twoje małżeństwo było błogosławione. Aby twoje dzieci były błogosławione. Abyś ty miał prawdziwy pokój. Ewangelii 17 rozdział, Ewangelii Jana 17 rozdział. Pokój. Chrystus modlił się o jedność i o pokój dla nas, który tylko On jest w stanie dać. Żadne, nic nie jest na świecie w stanie nam dać tego pokoju. Znamy człowieka tutaj, mieszkaliśmy u niego w gościach przez kilka dni. Powiem wam tak, bardzo sympatyczny człowiek, bardzo dzielny, ogromnie bogaty. No, nie mieliśmy okazji wcześniej mieszkać w willi za 25 milionów dolarów, gdzie mieszkają najbogatsi ludzie w Stanach, może nie na planecie, ale w Stanach na pewno. Ale ten człowiek nie ma pokoju. Ten człowiek nie ma szczęśliwej rodziny. Każdy jego związek się rozpadał. Ten obecny też nie jest szczęśliwy. Schodzą się, rozchodzą. Co jest najciekawsze, pragnęli mieć dzieci, nie mogą mieć dzieci. Całe jego miliony, ponad 100 milionów dolarów w bitcoinie zainwestowanych. To nie uczyniło jego szczęśliwszym człowiekiem, spokojem serca. Rozumiecie to? Dlatego Chrystus powiedział, ja daję wam, nie tak jak świat próbuje, albo daję wam, ja daję wam pokój. I jak ten pokój wchodzi, to kochani, kiedy ja wyszedłem z wody, spojrzałem w niebo, to promienie słońca ogrzewały mnie. Ja nie jestem w stanie wam opisać tego. To po prostu trzeba przeżyć. Ten pokój, którym zostało napełnione moje serce, te myśli, które przyszły do mnie, ta radość, tego nie da się opisać. To tak jak jest w piosence polskiej, przeżyj to sam. Każdy człowiek powinien to przeżyć raz w życiu sam i oddać w ręce swojego Stwórcy wszystko, a On wszystko zadba. Przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudzeni, a dam wam ukojenie, bo moje brzemię jest lekkie. Brzemię to jest to, co wiecie, jak konie zaprzęga się, to jest taka półokrąga, nie wiem, jak to się po polsku nazywa, no, takie coś, pod które konie wchodzą i to się łączą razem, tak, dwoje albo troje. I ja, wiecie, brzemię, co to znaczy, że Chrystus mówi, moje brzemię jest lekkie. Próbowali się kiedyś tak, że no, pamiętam, jak ja wróciłem kiedyś, byłem na 2 tygodnie byłem w podróży służbowej, wróciłem, nasz mały synek Wiktorek wtedy mówi, tatoś, chodź, ci pomogę walizkę nieść. Walizka ciężka, on chwycił się za tą walizkę i pomaga mi nieść. Tak? Wspólne brzemię niesiemy. Ja niosłem i walizkę, i jego. Ale on myślał, że niesiemy razem. I taki zadowolony, jak to z tatusiem wszedł do pokoju, przynieśliśmy walizkę. Tak? To jest właśnie to, co Chrystus mówi, moje brzemię jest lekkie. Jakie cudowne dzieciaczki. Niech będą błogosławione. Kochani, dobra nowina polega na tym, że Bóg tak umiłował świat, że swojego jedynego Syna oddał,
I syn sam postanowił, że zapłaci tą cenę, żeby być wszystkie dzieci, którzy uwierzą, znowu to jest dobrowolne, nie pod strachem śmierci, nie pod strachem piekła, dobrowolnie z miłości, bo tylko w ten sposób zawarte przymierze na podstawie świadomości, zrozumienia i w tym przypadku oparte o miłość. Takie przymierze ma ważność zawarte z Jezusem. Amen. Ja chciałbym wam jeszcze pokazać króciutki filmik, ale nie wiem, czy będzie można tutaj, że podzielę się z wami ekranem i wy to zobaczycie. Mam nadzieję, że nie będzie przerywać. Tak? Później będę chciał, abyśmy mieli pytania, odpowiedzi. Jeszcze dość późna godzina, także kochani, gdzie to jest? To jest 20, akurat ten jest. Wiecie co, ja wam wyślę ten film, jakby się chciało, byście posłuchali. Bardzo ciekawy sposób Torben opowiada. Tutaj opowiada w 20 minut, ale tutaj jest również, jak opowiada w 5 minut. Tak? Dosłownie w 5 minut. Same sedno Ewangelii, tak? Ale nie wiem, czy to będzie z tłumaczeniem. To chyba nie będzie z tłumaczeniem na język polski. Oh, no. Tłumaczenie ma tylko ten 20-minutowy film. Wiecie co, to zróbmy inaczej. Nie chcę, wy będziecie mogli sami sobie obejrzeć, tylko włączcie sobie w, tutaj klikacie w napisy, tak? Najpierw klikacie zębatkę, wybieracie listę krajów i tu możecie wybrać sobie angielski, polski, tak? Z angielskiego na polski. I jak włączycie, tak? Very, very important video where I will talk about how you can meet. To czemu to włączyłem przecież. Okej, okay, napisy. Jeszcze raz. Napisy. Opcja. Słuchajcie, no to cud się dziwny zdarzył. Przecież przed chwilą były napisy. Zaraz ja zobaczę angielski napisy. Kochanie, no to po prostu nie wiem, co ja wam mogę powiedzieć, bo przed chwilą było po polsku. Angielski. Jeszcze raz. Ja jestem uparty i znajdę to. Jeszcze raz chwilkę. Tak czy inaczej, wam wyślę ten link i wy znajdziecie to, ponieważ jest tam na pewno. A, już wiem, o co chodzi. Ja to zatrzymam. Zatrzymam na razie chwilkę i odświeżę to. I ja bardzo chcę, abyście obejrzeli. Ponieważ on w bardzo prosty, taki dziecinnie prosty sposób opisuje plan zbawienia, który można dosłownie w 5-10 minut przedstawić każdej osobie. Dosłownie każdej. Angielski, estoński, no przecież były. No Boże, no daj mi proszę. Przezroczystość, kolor, rozmiar. Rodzina. Myślę, że link. Dobrze, ja wyślę tak czy inaczej link, a wy kochani sprawdźcie. Nie wiem do jakiego powodu, wczoraj wieczorem sprawdzałam, było wszystko ok. I są napisy na pewno. Dobrze, ja kliknę wam stawić, jest. Obejrzyjcie sobie. Tak, i on też opowiadał o swojej historii, jak on się nawrócił. Ja opowiem wam dosłownie w dwóch zdaniach moją historię. Ja urodziłem się w rodzinie wierzących ludzi i myślałem, że już jak mam 17 lat przed wojskiem, wielu młodych ludzi podejmowało decyzję, aż tym bardziej z tych rodzin chrześcijańskich, że no, przyszedł czas, trzeba się ochrzcić. Wiecie, w kościele katolickim czy prawosławnym w szkole chrzci się jako dziecko małe, a w kościołach protestanckich jako osoba dorosła, ale w wielu rodzinach, które z tradycji, z matki i ojca na syna, albo z dziadków jeszcze, i moi dziadkowie byli również w tym kościele. Ja w wieku 17 lat dałem się ochrzcić, ale to nie był chrzest z pokutem. To nie był chrzest, przed którym ja żałowałem grzechów, no bo stwierdziłem, że ja mam 17 lat, urodziłem się w porządnej rodzinie, tak, gdzieś tam coś tam miałem przeskrobane już przez ten okres, już próbowałem palić i tak dalej. Różne takie małe grzeszki za sobą miałem, ale nie stwierdziłem, że jest wszystko ok. Jest dobrze, tak. Przyszedł moment, zostałem ochrzczony z wody i słuchajcie, 30 lat minęło.
ale mój stary człowiek cały czas się odzywał. I kiedy mi zadawano pytanie, czy zostałeś ochrzczony z Ducha Świętego, to ja zawsze miałem wątpliwości, bo jak czytam w Ewangelii Jana, że ten, który ochrzczony z Ducha, nie grzeszy. Narodzony z Ducha nie popełnia grzechu. Nie chce świadomie grzeszyć, nienawidzi grzech. To ja zrozumiałem, że moje życie przez te 30 lat było taką huśtawką, taką sinusoidą, góra-dół, góra-dół, góra-dół. I zapragnąłem prawdziwego chrztu z wody i z Ducha, któremu towarzyszy pokuta, żałowanie grzechu, któremu towarzyszy wyznanie grzechu przed obliczem Ojca. I tak nastąpiło właśnie, kochani. Ja Bogu bardzo, bardzo za to dziękuję. Teraz tak, Sylwia pisze, Torben nie jest dobrym przykładem dla naszego Chrystusa. Sylwia, ja bym nie chciał, byśmy skupili się teraz na personaliach i ocenianiu ludzi. Tak? Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie stajesz się sędzią. Torben jest człowiekiem, któremu też bardzo dużo zawdzięczam. Nie zgadzam się ze wszystkim, czego naucza i nie naśladuję tego wszystkiego, co naucza. Natomiast jest to człowiek, który ma gorliwe serce dla Boga, który poświęcił całe swoje życie dla głoszenia Ewangelii i ja jestem przekonany, że przyjdzie moment i to, co jest przed nim ukryte, Bóg mu odkryje. To od Boga zależy i od Jego gotowości. Natomiast to, co ja wam pokazuję tutaj, jest napisane. Wszystkiego doświadczajcie. Trzymajcie się tego, co dobre. A co jest dobre? Dobre jest to, co wychodzi z ust Bożych i nadaje właściwy kierunek naszemu życiu. Okej? Także jeśli słuchacie jakiegokolwiek kaznodzieje, jakiekolwiek nauczanie, wszystko powinno być przez pryzmat Biblii i nauczanie biblijnego. Tylko i wyłącznie. Okay? A teraz, kochani, jak macie pytanie, to możecie mikrofonem też, mikrofonik włączyć i zadać to pytanie. Możecie śmiało to pytanie zadać, chyba że już były przykłady jakieś mi z powodu. Nie, pytań jeszcze nie było. To po prostu widzę, że Jola pisała fragmenty, tak? Dziękuję Ci bardzo, Joloś, za pomoc. Więc tylko Słowo Boże i weryfikacja. Amen. Oczywiście, że tak. Dlatego apostoł Paweł powiedział, że gdyby ktoś głosił inną Ewangelię, zaraz wam przeczytam, tak? To jest bardzo ważny moment. Tak? Apostoł Paweł bardzo wyraźnie powiedział o Ewangelii. To jest list apostoł Paweł do Galacjan, pierwszy rozdział i werset od pierwszego, od szóstego, przepraszam, do dziesiątego. Jeszcze raz. List do Galacjan, pierwszy rozdział, werset od szóstego do dziesiątego. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Zobacz, już w tamtych czasach, tak? Niewiele lat minęło po śmierci i zmartwychwstaniu, już byli ludzie, którzy przekręcali. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Słuchajcie, ostre słowa. Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz mówię. Jeśli wam kto zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czyli słuchajcie, apostoł Paweł powiedział, że istnieje nawet takie prawdopodobieństwo, że nawet oni, apostołowie, mogliby gdzieś tam, będąc pod chwilową zwiedzaniem, głosić jakąś niebiblijną naukę. Skąd on o tym wiedział? A na przykład przy sytuacji z Piotrem, kiedy Chrystus zadaje pytanie apostołom, za kogo mnie ludzie uważają? No i tam podawali różne opcje, za Eliasza zmartwychwzbudzonego, za proroka, różne opcje. Apostoł Piotr podchodzi i mówi do niego, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Chrystus znaczy Mesjasz, czyli ten wyczekiwany, w proroctwach objawiony, ten posłany, prawdziwy Syn Boży, który weźmie grzechy świata. I Chrystus powiedział do niego, Piotrze, to nie twoje inteligencje, czyli nie twoje cielesne
jakieś tam predyspozycje tobie to objawiły. Tylko Ojciec duchem cię natchnął, żebyś to mógł te słowo wypowiedzieć. Czyli Piotr, czytamy, czyli, co to znaczy? Piotr, będąc pod natchnieniem ducha, wygłosił te słowo. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I w tym samym rozdziale czytamy, parę wersetów później, kiedy Chrystus im wyjaśnia, że On będzie przechodził przez męki i będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie, żeby to, o czym było w prorocach napisane, zostało wykonane, to apostoł Piotr, ten sam Piotr, podchodzi i mówi do niego: Panie, Panie, co Ty mówisz? Niech tego nie będzie z Tobą, no daj spokój. I Chrystus mówi do Piotra: oddaj się ode mnie, szatanie, bo nie musisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Dlaczego tak jest? I dlaczego apostoł Paweł mówi, że myśmy powinniśmy trzymać tej pierwotnej Ewangelii objawionej przez Chrystusa i nie mieć żadnych ludzi jako bezwzględnych autorytetów. Dlatego i my z Agusią, kiedy prowadzimy spotkanie, i wiem, że wy również, kiedy prowadzicie spotkanie biblijne, to mówicie. Bo ludzie mają takie tendencje wpadać w zachwyt. Oj, ona tak pięknie mówi, cudownie, tak super, tak z takim natchnieniem, z takim ogniem. On tak fajnie wyjaśnia i tak dalej. Nie, kochani, my trzymamy się słowa i nie ma innej Ewangelii, lepszej, innej od tej, której Chrystus raz na zawsze przekazał. I żeby ktoś się głosił, to jest napisane, że będzie przeklęty. Wow. To są naprawdę mocne słowa. Ludzie, którzy biorą na siebie przekręcanie Słowa Bożego, ściągają na siebie przekleństwo. To nie są przelewki. Co to znaczy przekleństwo? Jola tutaj podał. To znaczy odcięcie się od błogosławieństw. Co to znaczy odcięcie się od błogosławieństw? To odwrócenie się od Boga. To znaczy śmierć. Czyli czytamy, ludzie, którzy głoszą inną Ewangelię, nie tą, którą głosił Chrystus, ściągają na siebie śmierć. I to nie tą śmierć doczesną, bo i tak wszyscy umrzemy, ale śmierć drugą. Czyli zapierają się Chrystusa. Alleluja. Kochani, bądźcie błogosławieni. Tutaj ktoś chciał zadać pytanie, no ale nie widzę pytań, kochani. Czy ktoś z was to pytanie zada? Kochani, po prostu właśnie włączcie mikrofon, tak? Możecie ten mikrofon odblokować. I te pytania, te, które dotyczą tematu Ewangelii, dobre nowiny. Nie tylko na siebie, lecz i na ludzi, którym głoszą. Amen, zgadzam się. Tak, bo jeżeli ktoś, będąc autorytetem, tak, dla ludzi, głosi Ewangelię niezgodnie z nauczaniem Chrystusowym, to ściąga na siebie przekleństwo i na innych ludzi, którzy słuchają. Natomiast jak ktoś słucha Ewangelii Bożej, tak jak jest napisane, błogosławiony, objawienie 1:3, błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Amen. Karinka, chciałaś zadać pytanie, ale Karinka wypadła. Nie widzimy Kariny tutaj. Nie, jest. Amen. Karinka, chciałaś pytanie zadać. To śmiało, sister. Dawaj. Genusiu, jak Karinki nie ma, czy ja mogę króciutkie pytanie? Oczywiście. Ja w kontekście naszego jedynego Pana Boga Jahwe chciałam spytać. Dzisiaj do mnie rano przyszła taka para młoda, bardzo sympatyczni młodzi ludzie, Świadkowie Jehowy. Ja mu byłam zajęta, bo ten mój piesek niestety nie ma się dobrze, także my mamy tutaj problem, ale mówię, że no tak mili, grzeczni, i ja mówię, że ja jestem chrześcijanką praktykującą, a oni się tak ucieszyli, oczy podnieśli i mówią: o, jak to dobrze, i pytają do mnie, czy możemy przyjść innym razem. No powiem, że nie spytałam ich, czy to są Świadkowie Jehowy, bo oni tylko się z nazwiska i imienia przedstawili. Sądzę, że tak, bo chrześcijanie nie chodzą po domach. I teraz tak, czy grzechem będzie dla mnie na przykład porozmawiać z nimi o Biblii i zobaczyć te różnice i dowiedzieć się, czy w ogóle nie wtrącać, czy po prostu przeprosić ich i podziękować im, bo oni na pewno tu wrócą. To znaczy, wiesz co, po pierwsze, źle postawione pytanie troszkę. Sorry, że ci tak to skoryguję, ale po pierwsze,
nigdzie nie znajdziesz w Biblii, że grzechem jest rozmawiać z ludźmi i głosić im czystą Bożą naukę. Pytanie, jaki jest cel spotkania? Jak do nas na przykład, czasami no, my nigdy nie odmawialiśmy, żeby świadkowie przychodzili do nas. Natomiast zaznaczaliśmy od razu na progu, że jeżeli mamy się spotkać w celu, aby wspólnie zbadać pismo bez książeczek dodatkowych, pomocnych, bo zazwyczaj oni nie otwierają Pismo Święte, tylko otwierają swoje książeczki. I lecą. I tam mam specjalne książeczki, które im pomagają trzymać się kursu, jak to się mówi. Ja wam powiem tak, nie chciałbym, abyśmy piętnowali świadków, ponieważ jest jedna dobra rzecz w nich, to jest to, że mają gorliwość. Natomiast nauczanie, które mają, to nie jest nauczanie według słowa czystego, tylko według tego, jak ich starsi to ciało kierownicze im przekazuje. Dlatego kiedy świadkowie przychodzą, wy powinniście powiedzieć, jestem nawróconą chrześcijaninem czy chrześcijanką. Zawierzyłam no, tak, słowem, w pierwszym tak? słowie. Tak. I teraz, jeżeli oni chcą przyjść, spyta się, słuchajcie, jaki jest cel waszego przyjścia? Czy wy chcecie, abyśmy wspólnie badali słowo, szukając w nim wolę Bożą, czy wy chcecie raczej przekazać mi swoją naukę, abym ja je przyjęła? Zadawę proste pytanie. No tak. Zadawę proste pytanie, bo wśród nich jest wielu ludzi, którzy, oni przychodzą, u nich jest taki głosiciel, czy pionier, on się to nazywa, i jest osoba, która się uczy głoszenia, tak? Czyli biorą jakąś młodą osobę, która chodzi z nimi i uczy się. I czasami jest taka sytuacja, że ten pionier, który jest mocno utwierdzony, że wszyscy dookoła błądzą, świadkowie mają rację, i biorą swojego ucznia, to ze względu na niego, tego młodego, jeszcze niesformatowanego człowieka, warto byłoby spotkać się, tylko pamiętaj, że jeżeli zaczynacie, to jest też ciekawostka. Powiedz im, chciałbym, abyśmy się pomodlili do Boga. 90% świadków nie będą chcieli się modlić. Aha. Tak? Natomiast no. Jeśli się pomodlą, to już jest znak, że są otwarci. Tak? Dalej, ty możesz tak samo powiedzieć, że wierzę w jedynego Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Tak. To jest prawda. I moja rada dla ciebie. Ja kiedyś się z nimi spotykałem i to było, wiecie, to było strata czasu mojego. To, że oni tam postanowili swój czas inwestować w ten sposób, to jest ich sprawa. Godziny mijały na debatach, gdzie każdy chciał przekonać i udowodnić. Tak? Natomiast kiedy spotykamy się nie z powodu, żeby udowodnić i debatować, tylko żeby zgłębiać mądrość Bożą i poznawać Jego wolę, jeżeli takie jest ich nastawienie, aha. Pamiętaj, że Duch Święty będzie przez ciebie działał i otwierał ich uszy, ich serce, bo wiele ludzi, którzy byli świadkami Jehowy, nawrócili się, kiedy... No przecież u nas mamy Anetkę. Na przykład, tak. Ale ja mam też wśród znajomych też dużo ludzi, którzy odważnie zaczęli na kolanach z modlitwą studiować Pismo Święte. I Bóg odkrył im wiele z tego, co im było zabronione nawet myśleć w ten sposób. Tak? Także tak to jest. Natomiast biorąc pod uwagę, tak jak oni są zorganizowani hierarchicznie, to niczym się nie różnią od Kościoła katolickiego, od większości kościołów protestanckich, że tak samo jest hierarchia, tak samo są ludzie, którzy z góry dosłownie narzucają, jak mają ludzie wierzyć. I jeżeli ktoś zadaje niewygodne pytanie, taki człowiek jest niestety postawiony gdzieś tam na czarnej liście. Dobra. Okej. Okay. Karinko, jesteś tutaj? Jeżeli już jesteś gotowa na pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Niech Bóg cię błogosławi w tym, Bogusia. Amen. Zauważcie, że Chrystus wysyłał apostołów po dwoje i po troje. Zauważyliście? Rzadko kiedy oni chodzili pojedynczo. Dwoje lub troje. Zastanówcie się, dlaczego? Kto zna odpowiedź? No ja myślę, żeby jeden drugiego napominał właśnie. Napominał, żeby iść i głosić prawidłowo Słowo Boże. I żeby się nie dać zmanipulować. To też.
To też, żeby napominać i być czujnym. Ale słuchajcie, jest obietnica, gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w imieniu moim, tam ja jestem pośród nich. I jeżeli zgrzeszy brat twój, przyjdź do niego upomnij, jak nie usłucha, niech przyjdzie do niego dwoje lub troje i niech modlą się. Tak, nie po to, żeby tak przy dwóch świadkach powiedzieć tak, Kowalski, żeby tak nikt nie mówił, przeprowadziłem tutaj Nowaka i Wedutę, tak, teraz jeszcze raz chcę ci powiedzieć, że grzeszysz. Nie po to ma być dwoje lub troje, bo właśnie jest obietnica, że jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, to jeżeli ty go naprawdę kochasz, to wie, że on znajduje się w grzechu, idzie drogą śmierci. To w tym momencie my powinniśmy się modlić, żeby Bóg wyrwał tego brata lub siostrę z tej drogi śmierci, żeby on się opamiętał, żeby się zatrzymał, bo jeżeli nie, to zginie. Dlatego przychodzisz dwoje lub troje, żeby skorzystać z obietnicy, kiedy uzgadniamy w dwoje lub w troje, modlić się i prosić Ojca o Ducha Świętego, żeby dotknął serca brata lub siostry i żeby nawrócić ze złej drogi. Po to właśnie to jest. Tak. Teraz Sylwia tu pisze, gdzie dwoje lub troje woła o modlitwę i o przebaczenie, tam ja zawsze jestem z wami. Amen. Tutaj Jola też napisała, że to jest też tak, że jeden głosi, a drugi albo dwoje następnych modli się, wstawia się cały czas. Bo słuchajcie, Chrystus powiedział, że bój toczycie nie z krwią i ciałem. Apostoł Paweł też powiedział, że naszymi przeciwnikami nie są ludzie. A więc, jeżeli my wchodzimy na teren, gdzie ludzie idą drogą grzechu, czyli są na terenie diabła, i my chcemy z tego wyrwać, to tutaj powinna być ogłoszone Królestwo i Boża moc ogłoszona. Tutaj Duch Święty musi zadziałać, dlatego głoszenie Ewangelii tylko z litery. Rozumiecie, co to znaczy, tak? Intelektualne głoszenie, cytowanie, bez działania Ducha Bożego nie ma mocy. Bo jeżeli ktoś głosi Ewangelię, tylko znając bardzo dobrze Pismo Święte, dobry teolog, ja wam powiem ciekawostkę taką, tak? Miałem okazję być krótko w seminarium, Bogu dzięki, że nie ukończyłem jego. I nas uczono, w jaki sposób robić kazanie. Cała technika była podana, tak? W żadnym przypadku nie więcej niż 2-3 wersety. W żadnym przypadku nie więcej niż 25-30 minut. I że to musi być puenta. Wiecie, dokładnie jak kiedyś w szkole mnie uczono, jak pisać esej. Ja powiem wam, nigdy nie skorzystałem z tej rady. Ponieważ jak wiem, że Bóg mi wysyła do jakichś ludzi i ma dla nich słowo, ja modlę się o słowo, żeby Duch Święty mi natchnął. Żeby to Bóg dał mi słowo i tyle słów, nie więcej, nie mniej, żeby serce zostało otwarte i poruszone. Żeby Duch Święty głęboko dotknął tego człowieka. I w tym momencie to nie jest moja praca i nie jest moja zasługa, tylko Boża zasługa. I Jemu należy się chwała w tym momencie. Dlatego nikt z nas nie powinien się chlubić, a tyle ludzi pozyskało dla Boga. Nic nie pozyskałeś. Ty masz przywilej, że Bóg ciebie, takiego jaki jesteś, ułomny, wykorzystuje, napełnia, oczyszcza i używa jako swojego, jak to nazwać, jest napisane, wspólnie sprawujemy zbawienie. Wow, to jest cudowne, że Bóg nas czyni swoimi partnerami w głoszeniu Ewangelii. Wyobraźcie sobie wielki, potężny, wszechmogący Bóg. Mówię do ciebie, ja chcę, abyś ty był moim partnerem. Ja chcę, abyś ty był moim posłańcem. Aby ludzie patrząc na ciebie, widzieli mnie. Aby ludzie słuchając ciebie, słyszeli mnie. Aby ludzie widząc to, co w twoim życiu zostało przemienione, zapragnęli, żeby w ich życiu tak samo nastąpiła przemiana. Rozmawiałem wczoraj, kochani, ze swoim kuzynem. On mieszka tutaj w Stanach też, w Portland. On studiuje hebrajkę i język grecki. Sam dla siebie po prostu. Zgłębia już od kilku dobrych lat.
naprawdę ma bardzo głębokie poznanie i ja pytam się jego, słuchaj, dlaczego ty nie dzielisz się tym z innymi ludźmi? A on taki zaskoczony, on jest kierowcą tiru, jeździ przez całe Stany. Dosłownie, on chyba nie ma takiego stanu, gdzie by on nie był. Tysiące mil na miesiąc nakręca. Ja mówię, słuchaj, ty jeździsz przez tereny, gdzie często jest cały czas internet, 2-3 godziny w trasie jest internet. Dziel się z ludźmi słowem, dziel się tym, co Bóg ci odkrywa. A on taki zaskoczony. Mówię, ale kto mnie będzie słuchał? Ja mówię, ci, którzy szukają. Proś, a Bóg wyśle tych ludzi. I ty zobaczysz cuda, zaczniesz składać świadectwo, co Bóg w twoim życiu dokonał. I ja złożyłem mu świadectwo, dwa świadectwa o uzdrowieniu Krzysztofa, które dosłownie przedwczoraj, na dniach było, tak? I o uzdrowieniu Moniki, Bóg ją wyzwolił. I słuchajcie, on był tak poruszony, tak wdzięczny, ja mówię, zobacz, teraz widzisz, co ty czujesz, kiedy ja się dzielę z tobą, że nasz Bóg dzisiaj działa, wyzwala, uzdrawia. Człowiek do domu wrócił z kulą, czyli z tym stabilizatorem, a chodził z bólem. Halleluja, ile ludzi w tej chwili cierpi, tak? Ja mówię, słuchaj, tak, zobacz, ja się z tobą podzieliłam żywą Ewangelią i ty jesteś zbudowany. To tak samo będzie działać w twoim przypadku, ale jeszcze jest więcej, kiedy ty się dzielisz, u ciebie rośnie. Im więcej się dzielisz, tym więcej Bóg ci daje. Wszystkim. To działa we wszystkich dziedzinach życia. Amen. Jak ja to uwielbiam, słuchajcie. Bóg nasz jest wspaniały, słuchajcie. On ma... Zawsze zaskakuje. Zawsze zaskakuje nas. Dobrze, kochani, macie już 10:22. Mamy już na łączach ponad 2 godziny. Czas przeleciał bardzo szybko. Jeżeli macie pytanie, po raz ostatni pytam na dzisiaj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało je zadawajcie. Jeżeli pytań nie ma, to pomodlimy się razem. Jeżeli macie jakieś świadectwo, żeby złożyć, to proszę was, złóżcie świadectwa. Podzielcie się doświadczeniem. Hi, Gennady. Tak, Karinka, cześć, witam ciebie. Cześć. Słuchaj, mam takie pytanie, bo ja tutaj jestem na spotkaniu też ze swoimi braćmi, siostrami i w sumie tak. Jest pytanie, czy ja mogę je zadać? Oczywiście. Cześć. Chciałem się dowiedzieć, na imię Tomek, chciałem się dowiedzieć, co to znaczy sprawować wieczerze, pamiątkę wieczerzy pańskiej niegodnie. Przystępować, tak? Niegodnie. Spożywać wieczerze pamiątki pańskiej niegodnie. A weź ten fragment, bo to jest napisane w liście apostoła Pawła, on akurat opisuje. To w kontekście zaraz przeczytamy. Nie mogę, już jest. Powiedz mi to, na którym to było. No właśnie pamiętam, tych zielonych okularów. Chodź o chwileczkę, ja przeczytam tego. Jaki fragment, Gennady? No to ten, który cytujecie. Ten, który cytujecie, tak? Czekaj, to było chyba u Koryntian. Bo to jest to teraz akurat... Ja podałam. Zobaczcie w czacie. 1 Koryntian 11:27. Tak, właśnie tak? Jestem w tych Koryntianach, w tym wiedziałem, czy to jest. 11. Bo zawsze tak. Trzeba czytać kontekst i w kontekście od razu znajdziemy odpowiedź, tak? Przeczytajcie, Karinko. Jeszcze do Koryntian, tak? 20? 11 rozdział. 27 do 30. Tak, tak, o to mi zawsze chodziło. O to mi zawsze chodziło. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyście sami siebie osądzali, nie gdybyśmy sami siebie sądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz
ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracie moi, gdy się schodzicie jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście na sąd nie schodzili. A zarządzenie to do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. I teraz w kontekście trzeba czytać od wersetu 17. To jest cała sytuacja z wieczerzą. Jak nie należy spożywać wieczerzy pańskiej, tak się to nazywa w Biblii warszawskiej, tak? Zobaczcie. A dając to zlecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają pomiędzy wami podziały. I po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenie między wami. Muszą nawet być, tak? Aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerze pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie za spożywanie własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. I teraz, kochani, pamiętajcie, że mówiąc o ciało pańskie, powinniśmy wziąć pod uwagę duchowe znaczenie tego. Kim są bracia i siostry w Chrystusie? Nazwani przez apostoła Pawła. Pamiętacie? Są nazwani ciałem. Członkami jednego ciała. Chrystus jest głową, a my jesteśmy tu członkami jednego ciała. Jeżeli zbierają się bracia i siostry, niezależnie od tego, kto na jakiej pozycji jest w życiu społecznym, jedni byli biedni, nie mogli nic przynieść ze sobą. Ci, którzy przynosili, powinni dbać o ciało i odróżniać, że bracia i siostry, nawet ci ubodzy, ci, którzy nic nie mają, są ciałem pańskim. I są tak samo na równi u Chrystusa, jak i oni. I uczestnicząc w wieczerze, wspominając śmierć pańską, łamiąc chleb, pijąc wina, oni powinni rozumieć, jaki jest powód, dlaczego oni przychodzą. A powodem jest to, że Chrystus, oddając swoje życie za braci, powiedział, że to wy, mając miłość w sobie, w sercu nawzajem, powinniście być gotowi swoje życie położyć. Dlatego apostoł, główne przesłanie tego, to nie o to chodzi, jak ty jesz, na siedząco czy na stojąco. Tylko, że wy się schodzicie nie po to, żeby jednoczyć, żeby okazać sobie nawzajem miłość, żeby służyć sobie nawzajem, do czego właśnie Chrystus powiedział. Pamiętacie, kiedy zanim podzielili się chlebem i winem, on wziął, zdjął z siebie wierzchnią szatę i umył im nogi. I powiedział, że skoro ja, wasz Pan Nauczyciel, to wam uczyniłem, to i wy czyńcie sobie nawzajem, służąc sobie nawzajem. I to jest, kochani, rozróżnianie tego, czym naprawdę jest ciało pańskie. Apostoł Paweł powiedział, Chrystus jest głową. My wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. Dlatego jak Chrystus dba o nas, tak i my o siebie nawzajem. Teraz wam przeczytam. Hej, czyli tak krótko mówiąc, czyli spożywanie niegodnie, to dokładnie jak? Że nie jesteśmy z braćmi, nie jesteśmy na tym samym... Czy musimy być nawróconymi? Czy musimy być na przykład... To nasze pytanie jest, czy musimy być na przykład już po chrzcie zbawieni, po przyjęciu Jezusa Chrystusa do naszego serca? Czy ktoś, kto zasiądzie z nami do stołu i nie jest na przykład po chrzcie, czy wtedy to jest przyjmowanie Jezusa niegodnie? To jest dobre pytanie, wiesz. Biblia nie mówi nam, że udział w wieczerze mogą brać tylko i wyłącznie ochrzczeni ludzie. Mhm. Natomiast
powinni brać udział ci ludzie, którzy przyjmują Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Mhm. Okay. Ponieważ jeżeli przychodzą po prostu sobie zjeść, o darmocha, mogę sobie zjeść. To też nie godzi. Nie, nie, nie. My mówimy właśnie o takich ludziach. My mówimy o ludziach, którzy na przykład chcą dowiedzieć się prawdy o Panu i chcą uczestniczyć w tym zarówno duchowo. Niemniej jednak są ludzie, którzy są na różnych etapach. Oni niekoniecznie może są gotowi na chrzest jeszcze, a jednak chcielibyśmy na przykład uczcić pamiątką i nie wiemy, czy właśnie to spożywanie niegodne to byłoby na przykład zaoferowanie takiej osobie, żeby przyłączyła się do pamiątki pańskiej. Nie, nie, nie. To nie jest akurat nawet treść tego. Apostoł Paweł w ogóle pisał do nawróconych chrześcijan. I to jest najgorsze, że pomiędzy nimi było rozdwojenie i spory i oni się zbierali i zamiast tego, żeby w duchu miłości i pokory razem, jako jedna rodzina, jako jedno ciało, nawzajem służąc, wspominać śmierć pańską i dziękować Jemu, że to dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu zostaliśmy połączeni jako jedna rodzina, jako jedno ciało. I apostoł powiedział, że to jest niegodne. Aha, no, to jest niegodne. To nam właśnie wyjaśniło, to dziękujemy bardzo. A jeszcze takie jedno krótkie pytanie na temat kalendarza żydowskiego. Okej, okay, to zadaj pytanie. Mhm. No, to co mieliśmy się zapytać o kalendarz żydowski? Precyzuj, bo może tak, sprecyzuj to pytanie. Kalendarz księżycowy, no? Tak, ogólnie Gennady, chodzi o to właśnie, żebyście troszeczkę przedstawili, jak to właśnie ty i Jolusia tam mówiliście, bo my tu jesteśmy na etapie... Na rozważanie tego, czy... Od kiedy i jak liczyć i w ogóle jaki kalendarz? Kiedy się zaczyna kalendarz żydowski, kiedy się zaczyna, że tak powiem, kalendarz żydowski, ale świecki, nowy rok, przepraszam, nie kalendarz, nowy rok świecki i jak to wygląda z liczeniem dni, czy to jest rzeczywiście kalendarz księżycowy, czy on ma 360 dni, i co jaki okres dodaje się ewentualnie ten dodatkowy miesiąc na wyrównanie tych dni? Jasne. O, no to zadaliście tak tyle pytań, że no, to musimy tak, które macie w pół do 11, no to zarezerwujcie jakieś 2,5 godzinki, żeby na te każde pytanie... Pół jest pół do 10. Ale 2,5 godzinki nie mamy. No to macie pół do 10 w Anglii, w Polsce jest pół do 11. Więc kochani, zacznijmy od początku. Ja myślę, że to jest to na tyle ważny temat, że my będziemy robić specjalne spotkanie na ten temat, tylko wyłącznie 2 godziny, i nawet chyba 2 godziny nie wystarczy, ale zacznijmy na sam początek, przejdźmy. Czy jest w ogóle sens wracać do jakiegokolwiek lunarno-solarnego kalendarza i o co to chodzi? Po pierwsze, czytając w Księdze Genezis, czyli w pierwszej Mojżeszowej, 1:14. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepienie niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepienie niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg 2 wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. Umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. Widział Bóg, że to było dobre i nastał wieczór, nastał poranek, dzień czwarty. Kilkakrotnie jest powtórzone, że słońce i księżyc, zarówno jak i gwiazdy, są stworzone do tego, aby wyznaczać czas, wyznaczać, oddzielić. Czyli innymi słowy, Bóg stworzył, tworząc ziemię, on tworzył kalendarz, który nie trzeba drukować, bo on jest cały czas obecny. I teraz zadajemy sobie pytanie. Jeżeli na przykład, bo jest bardzo zróżnicowane nauczanie w chrześcijaństwie, przykazanie tak, przykazanie nie, przykazanie przybite na krzyżu, jesteśmy wolni, przykazanie zachowywać, nie zachowywać, legalistycznie, nielegalistycznie, z łaski, z uczynków. Przykazanie, kochani, są dane po to, aby uczynić życie człowieka łatwiejszym, i aby uwolnić człowieka. Bo zobaczcie, jeżeli człowiek idzie za innymi bogami, czyli w tym bałwochwalstwie, zobaczcie, co było. Jak gdybyście zobaczyli tamte czasy,
kiedy ludzie, którzy oddawali cześć pogańskim bogom, to było bardzo wymagające od nich, łącznie do tego stopnia, że musieli swoje dzieci oddawać w ofiarze. Pamiętacie, co zrobił Manases, król izraelski, który odszedł od Boga i poszedł z religiami pogańskimi, swojego syna oddał na spalenie w ofierze Molochowi. To są religie pogańskie. Bóg chciał wyzwolić, czyli 10 przykazań, które dane, to nie są po to, aby człowiek powiedział, tak, Panie Boże, zobacz, wszystkie 10 spełniam, ja zasługuję na życie. Nie jesteś w stanie bez Boga spełnić to, po pierwsze. A po drugie, zbawienie otrzymuje się nie poprzez zachowywanie przykazań, bo zachowywanie przykazań jako posłuszeństwo jest skutkiem tego, że jesteś zbawiony. Rozumiecie różnicę, tak? Kolejność. Nie przychodzisz do Boga, mówię, Panie Boże, ja będę teraz spełniał przykazania, a Ty mnie zbawisz. A Bóg mówi, nie uda Ci się. A dlaczego? Bo bez mnie nic uczynić nie możesz. Najpierw przyjdź do mnie, ja zmienię Twoje serce i Ty będziesz nienawidzić grzech. A przykazania są po to, żebyś Ty wiedział, co grzechem jest i gdzie nogę swoją nie stawiać. Tyle, to jest proste. I teraz dlatego to mówię, bo kwestia przykazań ma jedną ciekawostkę. Czwarte przykazanie mówi o szabacie, które zostało umieszczone w czasie. Bo zobaczcie, Bóg tworzy czas, Bóg tworzy również ciała niebieskie do zarządzania czasem i On mówi, że w tym czasie jeden dzień trzeba oddzielić. W jaki sposób oni już od tamtych czasów umieli oddzielać ten siódmy dzień? I to jest właśnie pytanie. Ja myślę, że my zrobimy nawet w najbliższym tygodniu, tak, spotkanie, żeby tu naprawdę w bardzo, bardzo szczegółowy sposób to omówić. Natomiast Bóg stworzył swój kalendarz, dając słońce i księżyc i gwiazdy, żeby ten kalendarz można było cały czas sprawdzać. B. Od początku od Adama i Ewy i dalej ich przodkowie, ich nie przodkowie, tylko ich przodkowie, tak, po nich to już byli pokolenia, tak? Trzymali się tego kalendarza. Kiedy poganie odchodzili od Boga, tworzyli swoje kalendarze w Egipcie i w Rzymie, o ile dobrze pamiętam, był kalendarz 10-dniowy. Tak? W związku z tym nie da się za pomocą tego kalendarza trzymać się biblijnego kalendarza. Kiedy Chrystus i apostołowie byli na tej ziemi, to było dwa kalendarze wtedy w Imperium Rzymskim. Kalendarz, który mieli Rzymianie, kalendarz juliański i kalendarz, który mieli Żydzi. Oni trzymali się kalendarza lunarno-solarnego. I według tego kalendarza były wyznaczane szabaty, według tego kalendarza były oznaczane nowie, według tego kalendarza były oznaczane wszystkie biblijne święta. Nie według kalendarza rzymskiego, który później został zmodyfikowany przez papieża Grzegorza któregoś tam, chyba w XI albo XII wieku. I znowu, wtedy, kiedy papiestwo już na tyle asymilowało się z pogaństwem, że im nie chodziło o wykonywanie woli Bożej. To, że kalendarz będzie zmieniony, jest zapowiedziane w proroctwie. I zaraz wam przeczytam. Księga Daniela, otwórzcie. Nie dobrze pamiętam to w 9 rozdziale, ale zaraz znajdę. Nie, w 7 rozdziale, zobaczcie. Tu jest mowa o pewnej mocy, która będzie miała takie pełnomocnictwo religijno-polityczne. I tu jest ta moc opisywana. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. I będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I tutaj już zostało użyte to samo słowo, które czytamy w pierwszej Mojżeszowej, że słońce i księżyc i gwiazdy zostało przeznaczone do tego, żeby oddzielać czasy. Jest napisane, że pojawi się pewna istota na ziemi, która będzie chciała zmienić czasy, czyli kalendarz i zmienić zakon, czyli prawo Boże. I zostało to dokonane. 10 przykazów zostało zmienionych
I kalendarz został sfałszowany. Przez to nawet ludzie, którzy myślą, że obchodzą dzień zmartwychwstania, bo to jest niedziela, to nie jest ten dzień. Ci, którzy obchodzą sobotę jako siódmy dzień, bo Żydzi obchodzą to według kalendarza świeckiego, nie według kalendarza biblijnego. I to jest pytanie, jak ten kalendarz wygląda. Mamy słońce, mamy księżyc, jak liczyć. My na dzień dzisiejszy, tyle ile Bóg nam odkrył, ja myślę, że Bóg na tym nie powstrzyma się. Rozpoczynamy cykl miesięczny od nowiu, bo jest napisane w Księdze Izajasza, tak, czytamy. Ale kochani, to jest tak, to jest, może to jest, wy zadaliście to pytanie, ale to nie chciałbym wam tym głowę zawracać, bo dla naszego zbawienia najważniejszy krok, który należy zrobić, przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana i oddać w Jego ręce swoje życie. I dać Mu się poprowadzić, krok po kroku. A On przez Ducha swego będzie nam objawił więcej i więcej i więcej. Każdemu w swoim czasie, nie wszystkim jednakowo na tym samym poziomie. Każdemu w swoim czasie daje poznanie. Tak? Natomiast skoro już mówimy o kalendarzu, o szabacie, o nowiach, Izajasza 66 rozdział, 22 werset i 3. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy szabat przychodzi będzie każdy człowiek, aby oddać mi pokłon, mówi Pan. Czyli znowu jest wspomniany nów, ale o tym będziemy mieli nauczanie, kochani, osobno, okej? Okay? Natomiast te pytania, które Karinko zadaliście razem, cieszę się, że wy badacie, zgłębiacie i bardzo pragnę, żeby wasze poznanie było nie było oparte na tym, że Gennadij powiedział, Jola powiedziała, Iza powiedziała, Karina powiedziała, tylko Słowo Boże mówi, zbadałem, przekonałem się pod wieloma względami przekonałem się, że to jest prawda. Jola pisze tutaj, można też w każdy pierwszy dzień miesiąca i w każdy szabat. Tak, bo nów to jest pierwszy dzień miesiąca tego biblijnego kalendarza, tak? Bo miesiąc jest wyznaczany nie na zasadzie równego podziału na 30-31 dni, tylko według tego, jaki ruch ma księżyc. Tak? To jest prawdziwy miesiąc. Zresztą nie wiem, czy wiecie o tym, na przykład w języku rosyjskim słowo księżyc i słowo miesiąc oznacza, to jest to samo słowo. Ludzie patrząc na nów, mówią miesiąc. I mówią miesiąc również na 30 czy 31 dni kalendarzowego miesiąca. Dlatego to jest ważne, kochani, abyśmy wrócili do podstaw, do korzeni. Ale to są nauki drugorzędne. Okay? Do tego jeszcze dojdziemy. Ja znowu mam prośbę do was. Zadajcie pytanie odnośnie, jeżeli macie, odnośnie dzisiejszego tematu. Odnośnie dobrej nowiny. Odnośnie upadku człowieka i powrotu do niebios, do domu Ojca. Jeżeli macie pytanie akurat w tym kierunku. Dopóki piszecie, ja będę chciał wam pytanie zadać. Czy wszystko, co my dzisiaj omawialiśmy z Biblią w ręku, jest klarowne i jasne? Czy układa się to w taki klarowny obrazek, że nie ma rzeczy niewyjaśnionych, takich, no tak, ale... Karinko, wyłączyłaś mikrofon, tak? Halo, halo? Nie, Gennadij, my nie mamy żadnych pytań, bo my tutaj, że tak powiem, studiowaliśmy sami w sobie, tylko troszeczkę słuchaliśmy, ale na pewno się pojawią i na pewno jeszcze w przyszłym tygodniu, jeżeli będzie o kalendarzu i o czymkolwiek, tutaj dołączymy do spotkania w większej grupie. Amen, chwała Bogu. Ja chciałbym wam zaznaczyć, kochani, że chrześcijanie zbierali się razem przy łamaniu chleba, modlitwach
i badaniu, studiowaniu Słowa. Cały czas. I każdy się modlił. Duch Święty, to nie było tak, że Duch tylko przez Piotra działał, albo przez Pawła. Duch Święty działał przez każdego, który był nawrócony, ochrzczony w wodzie Duchu. I to jest ważne, że w zborze, w prawdziwym ciele Chrystusa, nie ma lepszych i gorszych, większych i mniejszych. Jeżeli Bóg komukolwiek z was otworzy, odkryje w swoim słowie, to będzie potwierdzone. Dzielcie się tym ku zbudowaniu. I jeżeli Bóg wam położy na sercu, podzielić się słowem, doświadczeniem, dzielcie się ku zbudowaniu. Bo każdy z nas ma szczególne, osobiste doświadczenie z Bogiem i powiem wam, że to jest cudowne, że w tej różnorodności darów, charakterów jesteśmy w jednym ciele. I się nawzajem uzupełniamy. I się nawzajem wzmacniamy. To jest wow. To jest rozkosz po prostu, którą przeżywamy razem, kiedy dzielimy się i modlimy się nawzajem o siebie. Amen. Dziękujemy i pozdrawiamy z Oxfordu. Pozdrawiamy. Wow, jak to brzmi. W Oxfordzie. Takie miejsce, gdzie jest bardzo dobra biblioteka, kochani. Okej. Kochani, bądźcie błogosławieni. Ja bym chciał poprosić, żeby ktoś z was tutaj obecnych, z braci i sióstr, pomodlili się, zanim się rozstaniemy. I spotykamy się jutro o godzinie 20. Tym, że jutrzejsze spotkanie chciałbym było trochę krótsze, tak? Nie 2,5-3 godziny, troszeczkę krótsze, bo nie wszyscy mają możliwości. Zresztą to jest nagrywane. Żeby to nagranie tematyczne było krótsze, okej? Okay? I możemy zrobić też, że troszeczkę moje opuszczenie dzisiaj, że sedno, czyli główny temat będziemy nagrywać, a później jako albo dodatkowe nagranie, albo po prostu jako po prostu rozmowy nasze i dzielenie się słowem, pytania, odpowiedzi. No chyba, że po prostu uważacie, jak wy sądzicie, nagrywać całość, tak? Jak sądzicie? Nagrywać całość, czy nagrywać tylko same tematy, gdzie my omawiamy wersety biblijne, a później już nasze rozmowy, pytania, odpowiedzi nie nagrywać. Powiem szczerze, nie mam zdania na ten temat. I tak jest dobrze, i tak jest dobrze, tylko kwestia tego, że nagranie będzie dłuższe. Dajcie mi znać, jeżeli wybierzemy wspólnie, tak czy inaczej, to takie podejmiemy decyzję. Okej, kochani, pozdrawiam was, błogosławię was w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Pana cudownego, naszego Odkupiciela. Cieszę się, że mogę podzielić się z wami tak, jak Bóg mi w duchu i w sercu położył. I przeanalizujcie te słowa. Weźcie to do siebie personalnie. Tak jakby Biblia, jak Słowo Boże było pisane dla ciebie. Nie dla ludzkości, dla wszystkich razem. Dla ciebie. Wstaw swoje, jak czytasz biblijną obietnicę, wstaw tam swoje imię. Jak czytasz cokolwiek, upomnienie, że Bóg upomina ludzi, weź swoje imię, że Bóg ciebie upomina. Jak czytasz jakieś błogosławieństwa, które Bóg wysyła dla swoich dzieci, odbierz to dla siebie personalnie. Bo tak należy czytać Biblię. To jest list miłosny Ojca dla nas. Jezunia, możesz się z nami pomodlić, kochana? Tylko mikrofon włącz. Mikrofonik włącz, bo masz wyłączony mikrofon, tak? Tak? Do mnie kiedyś mówisz? Bo ja tak, nie tak, tak. Do ciebie. Bo chciałabyś się pomodliła się z nami na sam koniec. I ja jestem na zewnątrz, jest trochę głośno tutaj z ulicy. Nie szkodzi. Głos jest. Mój mąż mówi, że nie załączy światło, bo mamy na werandzie światła trochę. Tak, kochani. Boże Jahwe, ja przychodzę do Ciebie tutaj z całą grupą moich braci i sióstr. Są jeszcze osoby, które są przed chrztem i te osoby dzisiaj tutaj specjalnie też były, aby usłyszeć pełną Ewangelię. Ale też te osoby, które są już po chrzcie i które też oddały Tobie życie, całkowicie zawierzyły, dzisiaj usłyszały i ja też usłyszałam pełną Ewangelię. Dla Ciebie jest to wszystko jasne i Ty od samego początku, jeszcze zanim nas stworzyłeś, wszystko poukładałeś, zbawiłeś nas i miałeś plan awaryjny dla takich jak ja.
dla takich jak ja, upadających i grzeszących osób. I dziękuję Ci za to, że Ty ten plan opracowałeś. To jest niesamowite, bo Ty wiedziałeś od samego początku, że ja będę popełniać błędy. Dziękuję Ci za to, że oddałeś mi swojego syna, mojego brata teraz, Jezusa Chrystusa, i że On to zrobił dobrowolnie, od samego początku wiedząc, jak będzie musiał cierpieć za mnie i za resztę wszystkich ludzi na świecie. Dziękuję Ci za to z całego serca. Dziękuję Ci, że pokazujesz mi jeszcze więcej, jeszcze głębiej, że z dnia na dzień wchodzę na głębie poznania Ciebie, że nie znałam Ciebie zupełnie, że miałam pojęcie o Bogu, który mnie ukarał, o Bogu, który stworzył piekło na ziemi. I bardzo Cię przepraszam za to, że tak o Tobie myślałam. Poznaję Cię zupełnie inaczej. Nie boję się Ciebie. Wszystko, co robisz dla mnie, to robisz dla mnie z miłości. Nie ma we mnie strachu. Dziękuję Ci za to, że uwolniłeś mnie od strachu, uwolniłeś mnie od moich słabości. Bo Ty jesteś mocą we mnie. I niech tak będzie. I błogosławię wszystkich, którzy dzisiaj tutaj się zebrali. Objawił Was z wielką mocą. Ogłaszam zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad wszystkimi nami tutaj na tym spotkaniu, nad tymi, którzy byli i już odeszli z tego spotkania, nad tymi, którzy jeszcze dołączą. Błogosławimy Cię, wywyższamy Twoje imię. Jesteś naszym Bogiem, naszym Panem, naszym Zbawicielem. Dziękujemy Ci za wszystko, co dzisiaj nas uczyniłeś, że przemieniasz nasze myślenie, przemieniasz nasze serce i uzdatniasz je do jeszcze większej łaski, która od Ciebie cały czas płynie. Nie pozwól, abyśmy się odwracali od Ciebie. A my dołożymy wszelkich starań, jeżeli tylko będziemy mogli po ludzku, jakkolwiek będziemy mogli po ludzku dołożyć tych starań, tak chcemy trwać w Tobie. Dziękujemy Ci za to. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję, kochani. Bądźcie błogosławieni. Życzę Wam dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Niech ta Boża obietnica, że Bóg swoich ukochanych dzieci nawet we śnie błogosławi i nawet we śnie poucza. Także jeżeli ktoś z Was woła do Boga i prosi, niech On we śnie również Wam i błogosławi, i daje pokój, i daje pouczenie. Być może będzie potrzebna wizja, żeby Bóg objawił Wam coś. Trzymajcie się tej obietnicy, ona jest dla nas. Dla wszystkich jego dzieci. Cieszę się bardzo, że z nami było dzisiaj Kinga z małżonkiem. Widzę, że wy piszecie. Jak możecie, parę słów powiecie od siebie. Byliście po raz pierwszy. Co dla siebie wzięliście, tak? Co Wam Bóg dał dzisiaj? Widzę, że macie maluchów ze sobą. Ja naliczyłam trójkę. Kinga, możesz włączyć mikrofon? Dosłownie chwilkę chciałam, żeby parę słów nam powiedzieli. Ojejku, no tak. Teraz rozumiem, dlaczego mikrofonu nie włączali się wcześniej. Słychać nas teraz? Słychać nas bardzo dobrze. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami i że mogliśmy dołączyć.